Prawie 4 minuty po godzinie 23.00. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam na kolejne 1686. już wydanie Nocnych Świateł, które jak zawsze rozpoczynamy o tej porze między poniedziałkiem a czwartkiem. Cztery razy w tygodniu spotykamy się na dwie godziny. Dzisiaj też zapraszam na najbliższe 120 minut. Na częstotliwościach lokalnych Radio Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl, a na Facebooku, tam gdzie zawsze pod pierwszym postem od góry na profilu Radio Plus, forum wymiany myśli dla świetlików, gdzie Państwa zapraszamy do dzielenia się swoimi komentarzami, myślami, pytaniami, refleksjami. Tego wieczora rozpoczynamy zapowiadane już w środę popielcową. Startujemy z cośrodowym wielkopostnym cyklem rekolekcyjnym. Siedem razy spotkamy się w ciągu Wielkiego Postu, by rozważać siedem słów Jezusa z Krzyża. Dzisiaj tego wieczora, pierwsze z tych słów będziemy rozważać. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To fragment Ewangelii Świętego Łukasza, z rozdziału 23, wers 34. A prowadzić tę rekolekcję będzie współtworzyć przy moim drobnym udziale teolog, biblista, wykładowca akademicki związany z Kolegium Civitas, Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, Kolegium Humanum, profesor Piotr Kosiak. Witam Cię Piotrze serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Ciebie Pawle bardzo serdecznie i wszystkich y, kochanych słuchaczy, drogie świetniki. Y, pewnie jedno małe dopowiedzenie, że mam nadzieję, że poprowadzi nas Duch Święty. To jest słowo Jezusa, oby, oby tak było. było. Tego sobie życzmy. Natomiast na początku musimy powiedzieć Państwu w czym rzecz, o co chodzi w tym całym cyklu. Siedem słów Jezusa z Krzyżu to akurat siedem śród wielkopostnych i taki temat chodził za mną już, prawdę mówiąc, od blisko 20 lat. No i w końcu udało się to wykrystalizować. Piotr przyjął zaproszenie do poprowadzenia tych rekolekcji, także bardzo się z tego cieszę że po dwóch dekadach sprawa w końcu przybrała konkretny, konkretny wymiar, konkretny obrót i te siedem słów, to proszę Państwa, jeżeli ktoś zastanawia się nad czym, o czym my będziemy mówić, o co opierać będziemy tę rekolekcję, to nie jest siedem wyrazów, które Jezus powiedział, będąc na krzyżu, to jest siedem myśli, które wyraził. Dzisiaj zaczynamy od tej pierwszej chronologicznie, czyli ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią, ale kolejne tygodnie, kolejne środy to będą te słowa, które jeszcze padają w Ewangelii Świętego Łukasza, Świętego Jana, Mateusza. Zaprawdę, powiadam Ci jeszcze, dzisiaj będziesz ze mną w raju te słowa. Jezus skierował do Dyzmy, który wisiał na sąsiednim krzyżu. Niewiasto, oto twój syn, oto Twoja matka, to słowa do Maryi i do Jana stojących pod krzyżem Eli Eli Lema Tani Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. To w Ewangelii świętego Mateusza i Świętego Marka słyszymy te słowa, które Jezus woła na krzyżu. Także Jego słowo pragnę w Ewangelii świętego Jana i dokonało się. Też z Ewangelii świętego Jana. A także słyszymy w Ewangelii świętego Łukasza słowa Ojcze w ręce Twoje oddaję ducha mego. I te słowa przez cały Wielki Post będziemy rozważać w każdą środę w nocnych światłach w ramach wielkopostnych rekolekcji nocnych światach. Zapraszamy Państwa do towarzyszenia nam w tym czasie. Jeżeli ktoś nie może z jakiegoś powodu wybrać się na rekolekcję, czy to do parafii, czy do jakiejś wspólnoty, z którą ma związek. Czy też no, z jakiegoś powodu mu to przeszkadza przygotowanie do świąt, czy to praca, czy jakiekolwiek inne okoliczności, bądź może zdrowie, to zapraszamy do tego, żeby te rekolekcje przeżyć przez cały Wielki Post, właśnie w nocnych światłach. Piotrze, no to zaczynamy w takim razie. W imię Boże, tak. W imię Boże, ruszamy. I te słowa rzeczywiście są um, bardzo poruszające, bo gdy słyszymy e, Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, to łatwo jest wskazać na tych oprawców, którzy wieszali Jezusa na krzyżu. E, no pewnie w dalszej perspektywie też na tych, którzy, m, którzy Jezusa po prostu na ten krzyż posłali, czyli, e, czyli cały Sanhedryn. No ale też tych, którzy krzyczali radosna hosanna, kiedy Jezus wjeżdżał parę dni wcześniej na osiołku, na dziesięciu Oślicy do, do Jerozolimy kładli płaszcze pod jego stopami, machali gałązkami, stąd też przecież mamy ten zwyczaj palmowej niedzieli. A tydzień później pokazywali na niego palcem i, i mówili aha, jeśli jesteś Bogiem, no to zejdź z krzyża. I wyśmiewali się z niego, podawali mu ocet do picia, kiedy mówił pragnę. No i w Wśród nich hmm, pytanie, czy komukolwiek przyszła do głowy taka myśl, żeby wśród y, tych wszystkich osób znaleźć siebie? No, ja myślę, że z tym mamy ogromny problem. Myślę nawet do tej pory. Tak jakbyśmy tak sobie szczerze, szanowni państwo, y, popatrzyli na to, co czujemy, kiedy słuchamy słowa z Ewangelii, czy to Marka, czy Mateusza, czy Łukasza, czy. Czy Jana, które opisują mękę. To cały czas jednak myślimy, że to. No właśnie, to zabili to było, to Rzymianie. Było wtedy, wtedy dawno temu. Dawno to temu, byli oni. to byli oni. oni. Dawno. No właśnie, oni, to jest bardzo piękna kategoria. To oni zabili. Rzadko kiedy myślimy o, o perspektywie, że to nasz grzech zabija Jezusa Chrystusa. I w ogóle, że tak naprawdę w tym wszystkim, Szanowni Państwo, jest absolutny zamysł Boży. Że to nie jest kwestia jakiegokolwiek przypadku. Proszę zauważyć, że te pierwsze słowa, które nas wprowadzają w te rekolekcje wielkoposne, są w jakiś sposób wielką tajemnicą, bo Jezus sam pokazuje, że, że misterium krzyża jest tajemnicą. To są dwie części tej dzisiejszej mowy. Ojcze przebacz, Myślę, że to będzie duża część naszego dzisiejszego nocnego spotkania, a druga część tej pierwszej mowy bo nie wiedzą, co czynią. Nie wiedzą. Patrzą tylko po ludzku patrzą po ludzku, bo są uwikłani w różne historie. Różni ludzie. Bo świetnie, Pawle, wymieniłeś i Sanhedrin, i wymieniłeś faryzeuszów, i wymieniłeś sadyceuszów, i wymieniłeś też zwykłych ludzi, którzy, którzy wtedy żyli. Tak, no stali przed pretorium i przecież krzyczeli, ukrzyżuj, ukrzyżuj. No, proszę też, szanowni państwo, taki rzut historyczny na tamte czasy. To były burzliwe czasy. Z jednej strony wiemy to także z wypowiedzi Pawła, świętego Pawła Apostoła, z jego listów, że to był czas, w którym te wystąpienia były częste. Tak? Wystąpienia różnych mianujących się nauczycieli, którzy mówili, że są Mesjaszami. Przecież w tej mowie o tym, jak Gamaliel się zastanawia, prawda, co robić... To widać, prawda, że to są burzliwe czasy. Zresztą, jak Państwo zachęcam do tego bardzo, żeby oglądać serial Chosen. Nie wiem, czy on był już tutaj wywoływany w nocnych światłach, ale to jest niesamowity serial, szanowni Państwo. I tam, co mi się bardzo podoba, w pierwszej części jest pokazana pewna dramaturgia tamtych czasów. E, pewien dynamizm e, spowodowany przede wszystkim sytuacją polityczną i historyczną. Oto Izrael jest napadnięty, jest, e, jest e, w niewoli, kolejnej niewoli. Niby to nie jest nic dziwnego, bo Izrael tych niewoli w swoim, w swojej historii no, miał bardzo wiele, ale jest to trudny czas, dlatego że ten Rzym e, no, z jednej strony nas e, gdzieś tam e, prawda, zabiera nam swego rodzaju pewną niepodległość jako państwu Izrael, jako państwu, który czci jedynego Boga, no ale jednak wprowadza nas w jakieś tam wielkie imperium, prawda? Pozwala nam korzystać z przywilejów, z podatków, z dróg. Yy, yy, oczywiście te podatki trzeba płacić, no ale jednak niesie to pewną zachodnią cywilizację, wymianę kulturową, możliwości. No Imperium Rzymskie miało swoje, oczywiście było trudne i mieczem yy, pilnowane, ale miało także swoje dobre strony. Przynajmniej dla niektórych. Dla biednych, a tych było najwięcej w Izraelu, bo ta struktura, szanowni państwo, społeczna tamtych czasów, no, myślę, że nawet dzisiejsza putinowska Rosja nie ma takiego rozdźwięku jak w tamtych czasach. Czyli ta elita wykształcona to był promil, Pawle, to był promil. Reszta po prostu ledwo wiązała koniec z końcem, większość ludzi to byli pracownicy najemni. Gdzie pracowali tylko mężczyźni. Kobiety nie wykonywały pracy takiej zawodowej, pracy rąk własnych. Były raczej związane z domem i z opieką nad dziećmi i domem. A mężczyźni wykonywali pracę najczęściej dniową, tak? czyli po prostu byli najmowani każdego dnia do pracy. No albo te pieniądze na przeżycie były, albo nie. Żyło się skromnie. Mamy tego znakomity opis w tej sytuacji robotników powoływanych o różnych godzinach dnia. To jest co prawda przypowieść, ale ona obrazuje bardzo dobrze tamte czasy. Jezus przecież posługiwał się obrazem tamtych wydarzeń, tamtych, tamtej obyczajowości. A jeśli się posługuje metaforą, szanowni państwo, to absolutnie metafora musi być zrozumiała dla wszystkich. Tak? My jakby stosujemy metaforę w języku wtedy, kiedy ona jest powszechna. Jeśli ona jest niepowszechna, no to jest trudna do zastosowania. Jakby to tak, tak wygląda struktura językowa. Do tego, szanowni Państwo, dochodzi też. Niepokój taki polityczny. Ludzie mają już dość Rzymu, bieda, nieustannie podwyższane podatki. Elita żydowska, która zaczyna kolaborować trochę z Rzymem, czyli wchodzą celnicy, którzy próbują to trochę tutaj ugrać, u Rzymian trochę jednak trzymać ze swoim narodem, no bo to byli przecież przedstawiciele narodu e, żydowskiego. E, więc zaczyna być też niewesoło, bo, no bo ciągle trzeba płacić, e, a nie ma z czego. Dlatego też e, w tych czasach bardzo żywa zaczyna być tradycja mesjańska. O czym nie zawsze Izrael z taką mocą pamiętał, bo oczywiście ona jest tak żywa, jak stary jest, jak stary jest przymierze, jak stary jest przymierze Boga z Izraelem. Przecież tak naprawdę jądrem mesjanizmu jest król Dawid, tak, którego Potomek ma być Mesjaszem. Ma być tym, który przyniesie całkowite wyzwolenie i Izraela, który przyniesie zbawienie, który, który, który sprawi, że, że Izrael będzie wolny, ale nie tylko wolny, w sensie politycznym, ale przede wszystkim wolny od, od grzechów. Wolny w duchu. Wolny w duchu, bo to też o to chodziło, czy Izrael miał absolutnie świadomość tego, tej dwuznaczności, tego słowa. Bo niewola dla nich egipska nie była tylko niewolą polityczną, nie była tylko niewolą sprawiającą, że oni rzeczywiście byli na obczyźnie, ale to była także niewola ducha. Niewola, która spowodowała, że, że bardzo wielu osób, bardzo wiele sy wiernych synów i Izraela przestało być tymi, którzy wierzą w jedynego Boga, zapomnieli o Bogu. To samo przecież w niewoli babilońskiej. I te nastroje, Szanowni Państwo, były tak mocne, że zaczynają, no właśnie pojawiać się, yy, pojawiać się nauczyciele, którzy zaczynają głosić yy, Płomienne mowy eschatologiczne, mówiące o tym, że to właśnie jest ten moment, kiedy nadchodzi koniec świata, kiedy przychodzi Mesjasz. Środowiska zaczynają się radykalizować, zeloci zaczynają zbroić się, zeloci mamy przedstawicieli także zelotów wśród apostołów czyli takie zbrojne, byśmy powiedzieli, półnacjonalistyczne stowarzyszenie. No, tak, no bojówki takie. Takie bojówki, no. tak. Nie, nie bójmy się tego słowa powiedzieć, tak, które no, zaczynają widzieć, że to jest ten właściwy czas, kiedy trzeba szukać Mesjasza, przywódcy politycznego, no, który po prostu da łupnię Rzymianom. Przecież, szanowni państwo, widzimy to w obrazie Ogrójca, Niektórzy z apostołów są pod bronią. Piotr jest pod bronią. Piotr potrafi posługiwać się bronią. Paweł on ucina. Ucho, ucho strażnikowi świątyni. Tak, czyli uderza w ciemności, przecież nie mamy elektryczności, szanowni państwo, to jest ogród o o oliwny. Pawle, byłeś w ogrodzie oliwnym. On nawet dzisiaj robi pewne wrażenie, tak? a w tamtych czasach, kiedy nie mamy w ogóle żadnej elektryczności, mamy po prostu ciemność, więc Piotr potrafił się posługiwać. On, on celował, wiemy gdzie celował. No, ucho, skroń. No, w głowę, głowę. po prostu. Tak, w szyję. Tak. Zresztą, skoro mówisz tutaj, bardzo słusznie zauważyłeś, że trzeba mówić językiem swoich czasów, żeby być zrozumiałym, no to językiem naszych czasów jest język filmowy. Polecam Państwu znakomity, bardzo dobry. Ja muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony tym, jak dobry to jest film. Film zmartwychwstały w reżyserii Kevina Reynoldsa, amerykański film z roku 2016, za chwilę link pojawi się na, na Facebooku, gdzie właśnie jest przedstawienie, film zaczyna się od kolejnej, kolejnej akcji zelotów. Zeloci to, to jest problem. Sprawa Jezusa w ogóle nie istnieje w kręgach rządowych. Oczywiście było jakieś zamieszanie. Ale w też to jest, tak? Że ten tak. pierwszy moment jest takim momentem szukania, no właśnie tych niepokojów. I zeloci są tam w tle. Tak, no tutaj zeloci no, nie są w tle, bo atakują, trzeba odeprzeć ich atak. Tutaj oddziały rzymskie są zorganizowane po to, żeby ten atak zelotów okiełznać i, i nie doprowadzić do tego, żeby rozprzestrzeniły się te zamieszki na całą Jerozolimę. No właśnie. I, i, I szanowni Państwo, cała ta sytuacja, jakby próbuję Państwu trochę narysować kontekst y, historyczny i kulturowy tamtych czasów, no powoduje, że Jezus trafia na niespokojny czas społeczno-polityczno-ekonomiczny. Czyli wiemy, że jest i bieda, wiemy, że ludzie są zmęczeni, ludzie po prostu chcą mieć święty spokój. Yy. Nie chcę teraz bronić środowiska świątynnego, ale chcę też, żeby Państwo zrozumieli, że środowisko świątynne też jest postawione w bardzo trudnej sytuacji. No bo oto. Wspomniany przez ciebie scena z filmu, prawda? Ale ona też pokazuje, co się wtedy dzieje, tak? Bo tak naprawdę, no to Rzymianie z, z, no mówią: to wy zaprowadźcie tutaj spokój. No, my się nie będziemy mieszać w wasze religijne utarczki, w jakieś tam mity, które mówicie o jakimś tam mesjaszu, który ma być Eliaszem, który tutaj ma sprowadzić jakiś pokój. Nas to w ogóle nie interesuje. To ma być po prostu Pax Romanu. to ma być pokój, bo Rzym, gdzie przychodzi, tam zapewnia pokój. I my nie chcemy mieć problemu. E, po drugie, ci ludzie są w dosyć trudnej sytuacji, teraz mówię o Rzymianach, no bo Pawle, to nie jest nagroda, żeby być akurat w tej prowincji. Oj nie, no to jest... No, to jest no, zapadła dziura, no nie się To są, peryferia. Tego. To to są peryferia, peryferia, to jest za ściany, to jest trudna sytuacja. Zresztą Rzym ma świadomość o Izraelu, bo, bo i Grecy mają świadomość o, o wyjątkowości Izraela zresztą widać to także w tekstach starożytnych, antycznych. Grecy nazywają Izrael, potomkami filozofów. Czyli gdzieś widzą ten potencjał intelektualny. Wszystkich zastanawia ten kult jedynego boga, który jest no, jakimś tam, prawda? W świecie politealistycznym. Tak, jest jakimś no, takim nowym, prawda? O tym się mówi. No, generalnie Żydzi też żyją w diasporze więc Żydów jest wszędzie pełno i w Aleksandrii, i w Rzymie, i w, i w koloniach greckich to, te, to też widać, prawda, w obrazie. Na przykład wypędzenia, niedawno mieliśmy Ewangelię, przepraszam, będziemy mieli nie, niedługo Ewangelię o wypędzeniu kupców ze świątyni jerozolimskiej. No to tam, prawda, widzimy, dlaczego tam byli potrzebni bankierzy, prawda? No bo po prostu ludzie przyjeżdżali z różnych części świata po to, żeby złożyć ofiarę w świątyni, trzeba było wymienić walutę. No tak, potrzebne były kantory. Tak. No, i to wszystko, szanowni państwo, powoduje, że elita religijna tamtych czasów, no, ma dosyć spory problem. No, bo z jednej strony Rzymianie chcą tego pokoju, tu się zaczynają ludzie burzyć. E, Pawle, oni się też zaczynają burzyć tak. Po Bożemu, bo to też nie tylko chodzi o to, że, że Zeloci e, byli tylko i, 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 i wyłącznie bojówkarzami. No, tam mamy jednak no, nie pewien no, oni aspekt mieli religijny. Ideę, oczywiście, to, że, że tak. No. Czyli, no, prawda, to nie na ta tym jest... kolesie, którzy chcieli sobie pomachać mieczykiem, tylko dla, dla rozróby, krótko mówiąc. Tak no, tak, no tam przede wszystkim jest idea naprawdę wiary w Mesjasza, wiary, który ma Mesjasza, którego ma poprzedzić Eliasz. Oni przecież co roku siadają do Paschy Pawle, z pustym talerzem dla Eliasza. No, op Opowiadające sobie historie dla dzieci, które mają tego Eliasza przybliżyć, jako tego, który jedzie na oślątku. To ważna rzecz, że Eliasz miał jechać na oślątku. Przecież Jezus także wjeżdża do Jerozolimy właśnie w ten sposób, jakby wypełniając zapowiedzi mesjańskie. Co do Joty. No i, no i właśnie, środowisko elity religijnej tamtych czasów no, zaczyna mieć nie, niemały problem. No, i w tym, w tym wszystkim, w tym całym tygielku, naprawdę gotującym się tak solidnie, że ta pokrywka już nam naprawdę skacze po tym garnku, pojawia się Jezus Chrystus, który zaczyna mieć no, coraz więcej wyznawców. E, mówi z mocą. To jest niesamowite, że ci, którzy patrzą i słuchają mowy Jezusa. Są zachwyceni tym, co się dzieje, bo, bo on nie mówi tak jak uczeni w prawie. On nie opowiada historii biblijnych. On nie naucza nas, kładąc nam jakieś zakazy, nakazy. Nie interpretuje kolejnych zakazów czy nakazów związanych, ale mówi jak ktoś, kto ma władzę. Eee, co, co musiało być jakoś bardzo inspirujące, że to zostało zapamiętane. No dzieją się cuda, jakich się, jakich się nie działy. A po drugie Jezus zaczyna mówić wprost, że jest Bogiem. No i tutaj mamy problem. I to mamy problem, i to jest za, zasadniczy problem, żeby zrozumieć dzisiejszą pierwszą mowę Jezusa z krzyża. I tak naprawdę, żeby zrozumieć, czym, czym de facto jest zbawienie nasze. To jest bardzo ważne. To tu zrobimy krótką przerwę dla podtrzymania czegoś, co w filmie czy w literaturze nazywa się stopniowaniem napięcia i wracimy do Państwa za moment. Przypomnę, że dzisiaj pierwszy wieczór z cośrodowych wielkopostnych rekolekcji nocnych świateł. Zaczęliśmy od słów Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią, bo Tytułem tych rekolekcji jest Siedem Słów Jezusa z Krzyża. Profesor Piotr Kosiak, teolog i biblista, jest dzisiaj gościem i naszym rekolekcjonistą. Państwa zapraszamy na Facebook. Jeśli ktoś chce podzielić się swoją myślą, refleksją, komentarzem, pytaniem, to zapraszamy tam, gdzie zawsze. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. W nocnych światłach tego wieczora, w środę popielcową, rozpoczęliśmy, jak co roku, rekolekcje nocnych świateł. W każdą środę Wielkiego Postu, aż do Wielkiej Środy, rozważamy siedem słów Jezusa z krzyża. Taki jest tytuł tych rekolekcji. Wielkopostny cośrodowy cykl rekolekcyjny właśnie tak nazwaliśmy. Zresztą nie trudno było go tak nazwać, bo w ten sposób jest też określany w tradycji Kościoła. Jako pierwsze słowa przyjęliśmy dzisiaj do rozważania te, które Jezus powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Współtwórcą cyklu, jego autorem, właściwie można tak chyba powiedzieć tak będzie lepiej, bardziej bliżej prawdy jest gość dzisiejszego wydania Światów”. Świateł, i biblista, wykładowca akademicki, profesor Piotr Kosiak. Natomiast na Facebooku, jak zawsze, miejsce na Państwa komentarze. Tam zapraszamy pod pierwszy post od góry na profilu Radio Plus. Szanowni Państwo, to wrócę do tego, do tego napięcia, które, które było, i zacząłem mówić o tym, że, że istotne dla, do zrozumienia jest to, co zaczyna mówić o sobie Jezus. Jezus zaczyna przede wszystkim pokazywać, że nie jest tylko człowiekiem, nie jest tylko rabinem, nie jest tylko wędrownym kaznodzieją, nie jest tylko tym, który ma przypomnieć o wartości Słowa Bożego, jakim jest Stary Testament wtedy, bo przecież nie mamy Nowego Testamentu. On się dopiero rodzi. W życiu Jezusa i e, za, zaczyna mówić o tym, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. E, zaczyna mówić, jak ten, który ma władzę. E, na górze, kazaniu na górze, mówi jak mojżesz, mówi jak ten, który może nadać nowe prawo. On oczywiście mówi, że nie przyszedł po to, żeby cokolwiek zmienić, ale po to, żeby to prawo wypełnić. Znowu chcę pokazać, że pokazuje, prawda, niesamowitą moc. No i wypełnia to słowo, to prawo na krzyżu, bo cały Izrael nie był w stanie tego prawa wypełnić. Prawa, które sobie sam narzucił zresztą. Tak, no i właśnie, jesteśmy teraz w takim momencie, żeby zrozumieć, na czym polega w ogóle istota wcielenia pana Jezusa. Bo my, może, bardzo często o tym zapominamy, bo po prostu jesteśmy gdzieś w pewnym biegu w swoim życiu zanurzeni w tradycję. Patrzymy na tego pana Jezusa tak bardzo mocno, często kultycznie. On jest jakimś, wiesz, Paweł, takim. Yy, takim panem z obrazka, tak, do którego trzeba się pomodlić, czasami z musu, czasami nie, ale jakby nie rozumiemy często, po co on przyszedł na świat, czy co to znaczy, że, że on przyszedł nas zbawić, czy co to znaczy w ogóle zbawienie. Czasami dzieci prowokują nas do takiego myślenia, tak, jak dzieci zaczynają się uczyć katechezy, to zaczynają przychodzić i, mówiąc, i mówią tato, ale co, co to znaczy, że Pan Jezus nas zbawił, prawda, no i my tam mówimy, no, prawda, że zbawił nas od grzechu, ale czy my w ogóle rozumiemy, co dokonał Jezus? Co to znaczy, że on przyszedł na Ziemię? Co to znaczy, że on nas zbawił? Więc, szanowni Państwo, musimy teraz mieć yy, Biblię przed sobą i chciałbym, żebyście Państwo zrobili takie ćwiczenie, czyli otworzyli sobie Biblię na początku Księgi Rodzaju, czyli opis stworzenia świata i właśnie Testament z Krzyża. Te słowa, które będziemy rozważali podczas tegorocznych rekolekcji. Szanowni Państwo, opis stworzenia świata. Tam się pojawia Adam i Ewa. Mam nadzieję, że Państwo mają świadomość, że to są imiona, które mówią. Zresztą wszystkie hebrajskie imiona mówią. Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, i te imiona mają mieć znaczenie takie, no właśnie, mają znaczenie. To nie chodzi o to, że to był Adaś i Ewa. Czyli nie wiem, Paweł Krzemiński i Gosia Ykowska, bo nie, wiem, Piotr Kosiak i Zosia Zetoska. Nie. Hadam to znaczy po hebrajsku człowiek, czyli tam był człowiek, ten, który jest ojcem całego narodu ludzkiego, ludzkości. Bardziej to jeszcze widać w znaczeniu imiona Ewy, bo to jest Hawa, czyli Matka żyjących. Po hebrajsku jest jeszcze piękna gra słów, która mówi o tym, że mąż, czyli ten hadam, to jest isz, czyli człowiek, a kobieta, niewiasta, to isza, czyli, czyli niewiasta, kobieta. Wujek, nasz, nasz pierwszy tłumacz Biblii na język polski, miał niesamowitą intuicję tłumacząc. On Jakub był, Wujek. Znasz. Jakub Wujek, tak. Nie, 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 nie twój wujek. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Jakub Wujek oczywiście tu, pierwsze polskie tłumaczenie, tak z, na równi praktycznie tam sprzeczamy się, która była pierwsza, czy brzeska Biblia, czy, ale ta najbardziej funkcjonująca to jest Biblia Jakuba Wujka. No, i szanowni państwo, on miał tam niesamowitą intuicję y, tłumacza, bo tłumaczy to w sposób bardzo ciekawy, pokazujący tą właśnie hebrajską grę, którą nie widać w słowie kobieta i mężczyzna. Tam jest y, mąż jako y, mężczyzna, a kobieta to mężyna. mężyna. I chodzi o to, że oni wywodzą się z jednego rdzenia. W tym tradycyjnym judaizmie, szanowni państwo, bardzo często w obrazie, czy w komentarzach czy w midraszach opisujących stworzenie świata mamy obraz um, takiego, takiej andragogalnej istoty. Um, czyli takiej jednej istoty, człowieka, który ma dwie twarze. Z przodu to mężczyzna, z tyłu to kobieta. I bardzo często właśnie rabini, którzy mieli tłumaczyć te stworzenie świata i to, że, że człowiek to kobieta i mężczyzna, jakby mówili, że, że ta tęsknota, więc spojrzenia sobie w twarz między kobietą a mężczyzną była tak wielka, że Bóg jakby pozwala na, na rozłączenie, ale że oni są istotowo zawsze jedno, że mąż i mężyna to dopiero człowieczeństwo, czyli kobieta i mężczyzna to człowiek. I ten człowiek w postaci kobiety i mężczyzny wyciąga rękę, będąc kuszony przez demona, przez węża, który używa kłamstwa. Od tego momentu już nie mamy tylko i wyłącznie kategorii prawdy, bo szanowni państwo, w raju było tylko prawda. Człowiek nie znał grzechu, nie było kłamstwa, było tylko prawda. A demon zaczyna posługiwać się półprawdami, kłamstwem. Mówi manipulacją. Ach, tak, tak. mówi coś niesamowitego. Szanowni państwo, też bardzo często szybko przechodzimy nad tym słowem, bo on mówi, czy to prawda? że Bóg zakazał wam jeść ze wszystkich owoców tego. No właśnie, więc de facto nie kłamie, ale manipuluje. Ale manipuluje, bo de facto prawda on jest częściowo w prawdzie. Poddaje pod wątpliwość. Bo on mówi czy to prawda? Czyli on jakby zakłada, że ktoś mu udzieli odpowiedzi, więc on nie mówi twierdząco, zaz, zadaje pytanie, ale przekręca końcówkę tego pytania, prawda? Bo mówi ze wszystkich, a przecież on doskonale wie, że nie, że nie jest ze wszystkich. Ale wywołuje te pytania po to, żeby rozpocząć dialog. Demon, to jest w ogóle bardzo ważne. Mam nadzieję, że podczas tych rekolekcji będziemy często też nawiązywali do naszego życia. No przecież demon właśnie tak się posługuje, takimi, części, takimi pół, półprawdami. No, dlatego nazywa się go Ojcem Kłamstwa. No bo, tak, słuchaj, to niewinny flirt. Nic się nie będzie działo. No tylko sobie pogadacie. Tylko niewinny spacer. Kolacja. No, oczywiście żona, dzieci w domu, ale przecież na tym wyjeździe oni są, oni są daleko. Przecież ty nic złego nie robisz. A po, a po tym spacerze, no to fajnie byłoby jednak pogadać w pokoju, prawda? A przecież wiesz doskonale, że nie powinieneś wchodzić do pokoju e, obcej ci kobiety. Nawet jeśli ją dobrze znasz, to bo masz żonę. Ale będziesz słuchał tego podstępu demona, który przecież, przecież nic się złego nie stanie. To tylko pogadacie. Przecież jesteście. Tylko przyjaciółmi. Proszę zauważyć, że naprawdę te metody są prastare u demona. One się nie zmieniają, a my dajemy się bardzo często tak łatwo manipulować demonowi. No i oczywiście człowiek wchodzi w tą dyskusję. Ewa wchodzi w tą dyskusję. Nie, nieprawda. Tylko z jednego drzewa. No i wtedy demon się, wtedy się już posługuje prawdziwym kłamstwem. Mówi: Nie, to nieprawda. Wy nie umrzecie. Ale Bóg wie, że. Jak go spożyjecie, to będziecie mu równić. Posługuje się tą chęcią idola bycia Bogiem. Bo człowiek chce tak naprawdę być stwórcą. On nie chce być stworzeniem. Szanowni Państwo, dzisiaj, jeśli byliście w kościele i na waszej głowie jeszcze jest świeży popiół, no, u, u mnie zleciał, ale byłem naprawdę całkiem niedawno, bo byłem na wieczornej mszy, to dzisiejszy ten prastary prastary zwyczaj jeszcze zwyczaj starożytny niekoniecznie tylko związany z kościołem katolickim czy z chrześcijaństwem bo to jest w ogóle zwyczaj pokutny starożytny zwyczaj pokutny sypania głowy popiołem e, on ma nam uświadomić właśnie to że jesteś stworzeniem że to jest ta ziemia to jest ten proch z raju no właśnie jesteś że z śmiertelny niego jesteśmy ulepieni, ulepieni jesteś śmiertelny ktoś cię stworzył Piotrusiu Krzysiu Moniko, nie jesteś Bogiem. Nie wszystko od ciebie zależy na tym świecie. Nie wszyscy muszą ci się kłaniać w pas. Nie wszyscy muszą spełniać Twoje oczekiwania. Twoja wizja świata nie musi być wizją świata Twojej drugiej połówki. Nie zawsze musisz mieć rację. Ten popiół, który dzisiaj pozostał wsypany na naszą głowę, ma nam to uświadomić. Te 40 dni postu ma pokazać mi i Tobie, że. Jesteśmy skończeni. Oczywiście w, bez Jezusa jesteśmy skończeni, bo właśnie w to, w, wszystko, na jesteśmy skończeni. w to wszystko wchodzi Jezus. Czyli w tą beznadziejną sytuację zerwania owocu z drzewa poznania dobra i zła, wypędzenia z raju, konsekwencji grzechu pierworodnego, czyli tego, że praca nas... Nuży. I pomimo tego, Pawle, że masz świetną pracę prowadząc nocne światła, no to jednak wracasz o tej trzeciej do domu i jesteś zmęczony. No nie, czasami wcześniej. E, ale jesteś zmęczony. Bywa. Bywa, prawda? Jesteśmy zmęczeni. W pocie czoła, mówi Bóg, będziecie pracować. E, panie, które nas słuchają i były i są matkami, wiedzą, że w bólach rodzą. Wiedzą, że swoje żądze kierują także ku mężowi. I te wszystkie słowa, które powiedział Bóg do, do człowieka, do Adama i Ewy, są spełnione. One są częścią naszej natury. Ale Bóg tak nas kocha, że zapowiedział, że potomstwo Ewy niewiasta zmiażdży głowę demona. Że, że, że przyjdzie ten czas, kiedy Eden zostanie odwrócony. Kiedy drzewo. Pojawi się jeszcze bardzo ważne drzewo się pojawi. My właśnie w tej tajemnicy jesteśmy, szanowni państwo. Chciałbym, żebyście zrozumieli, że właśnie misja Jezusa Chrystusa to jest misja odwrócenia Edenu. On mówi do Boga Ojca: Jezus idę na ziemię, Ojcze. Idę ratować świat. I tutaj to odwrócenie w dobitny sposób, no, bardziej chyba namacalny nie może się objawić niż właśnie w tych słowach, bo przecież pamiętamy, że Jezus mówi, bo czytaliście oko za oko, ząb za ząb. A teraz przychodzę ja i mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół i dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. I to jest bardzo trudna mowa. Bardzo trudna mowa. Zresztą przecież apostołowie sami mówili, a tutaj Jezus no, pokazuje na, na krzyżu. Na krzyżu pokazuje, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tak, nie, nie wiedzą, co czynią. To jest, ten, to jest ten kazus, właśnie tego, że po pierwsze, nauka jeszcze Jezusa Chrystusa jest absolutnie niezrozumiała, a po drugie, jego misja jest jeszcze nie do końca zrozumiała. Apostołowie, szanowni państwo, nie wiedzą, co się dzieje. Oni są przerażeni. To widać. Tam zostaje tylko Jan. Jan, który jest sentymentalnie też bardzo mocno związany z niewiastami, z matką, więc jest tam, podtrzymuje. Pewnie pełni też jakąś rolę taką męską. Ma może odwagę większą niż inni apostołowie, a może ma po prostu znajomości większe, bo widzimy, że Jan wpuszcza Piotra, który rozmawia, prawda, z odźwiernią, i ta odźwierna wpuszcza Piotra na dziedziniec. Czyli widzimy, że tam też są jakieś zależności, które są zależnościami społecznymi. Jan jest przy krzyżu, Jan dostaje testament z krzyża. Oto matka twoja. Ale szanowni Państwo, istotne jest to, że ludzie nie wiedzą, apostołowie sami jeszcze tego nie rozumieją. Tak? Oni jeszcze. O, Jezus im przestrzeta mówi, że to wszystko właśnie idzie do tego momentu, że będzie Golgota, że Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce tych, którzy Go wydadzą na śmierć, ale zapowiada swoje zmartwychwstanie, ale nikt o tym nie pamięta. Nikt tego nie brał sobie do do rozumu, bo wszyscy woleli, tak jak Piotr, Jakub i Jan, patrzeć na przemienionego Jezusa. Na Jezusa, który jest w towarzystwie Eliasza, Mojżesza. Piotrowi się to tak spodobało, że nawet chciał namiot sobie rozbić. Nie schodźmy stąd, Jezu. W ogóle jaka Jerozolima? Jaki krzyż? W ogóle po co nam to? Tu siedźmy. To jest tak cudnie. Przecież te cuda też musiały być w ich pamięci. Tak? Oni, oni takiego Jezusa pamiętali. I nagle widzą Jezusa, który jest y, jak baronek na rzeź prowadzony. No, proszę sobie przypomnieć obrazy z pasji. Jaki to był, prawda, wewnętrzny bunt nasz. Jak, jak nie mogliśmy patrzeć też na te prawda, sceny ubiczowania. Ile... No tak, naturalistyczne do granic możliwości. Świetny film, zresztą warto jest wracać do pasji. Pasja jest naprawdę genialnym filmem także pod względem biblijnym ta, 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 ta gra językowa, ten aramejski hebrajski, łacina, no i takie właśnie podejście takiej no, kamery bardzo blisko Jezusa, z takiego, prawda, z takiej prawda, perspektywy prawie oka prawda, która jest absolutnie blisko tych wszystkich rzeczy, bardzo naturalnie to pokazuje. No, pokazuje nam właśnie, że ten oto wspaniały Bóg, człowiek, Jezus Chrystus, przyszedł na świat po to, żeby zatrzymać konsekwencje grzechu pierworodnego, który sam staje się grzechem, który przyjmuje na siebie wszystkie niesprawiedliwości świata, wszystkie grzechy, wszystkie rzeczy, które się wydarzyły na tym świecie i które się wydarzą. Szanowni Państwo, Twoje najochydniejsze i moje najochydniejsze grzechy, które popełniliśmy, bezeceństwa, kłamstwa, manipulacje, półgrzeszki, heheszki, wszystkie rzeczy, w których uczestniczyliśmy, w których się wstydzimy, Jezus Chrystus bierze na siebie. Mówi to ja. Bierze każdą twoją słabość i moją, kochana siostro i bracie, który to słuchasz, i mówi przed swoim Ojcem w Trójcy Świętej, w tej niesamowitej relacji miłości jednego Boga, mówi Paweł Krzemiński, Piotr Kosiak nie zginą, Nie pozwolę na to. Ja chcę go wybawić swoją krwią. Ja się stanę barankiem Bożym. Ja się stanę barankiem Bożym. Ty Mu, Ojcze, przebacz ze względu na mnie. Możesz sobie teraz, drogi, drogi bracie, droga siostro, wspomnieć taką, taki grzech, który Cię policzkuje, z którym nie umiesz sobie jeszcze poradzić, który, 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 który pokazuje, że, e, że właśnie jesteś skończony, że, że, że być może wiele lat się z nim zmagasz, albo kilkadziesiąt lat się z nim zmagasz i nie jesteś w stanie sobie poradzić. Coś, co powoduje, że często odwracasz wzrok z lustra. Prawda, bo już się nauczyłeś tak wymijać, żeby o tym nie pamiętać. To Jezus Chrystus to bierze na siebie, bo on cię kocha właśnie takim. On cię nie kocha sprawiedliwym, nie kocha cię nawet takiego, że ty zrobisz sobie kolejne postanowienie, że będziesz, Pawle, mówił wszystkie tajemnice różańca, brewiarz i będziesz rano i wieczorem na mszy świętej, to On cię ze względu na to nie kocha. Tylko kocha cię takim, jakim jesteś naprawdę. Nawet to znaczy, w grzechu. Trzeba tutaj jeszcze dodać, że nie dlatego, nie dlatego, że grzeszymy i nie kocha naszych grzechów. Kocha nas. Kocha nas. To jest Kocha istotne. nas. Kocha Pawła, grzeszymy. Piotra, Zbigniewa. Wymień teraz swoje imię i pomyśl sobie Jezus mnie kocha. Nie kocha tych bezeceńs, tylko on mówi ja je biorę na siebie. Ja tak ciebie kocham, że idę na śmierć. Odwracam Eden. łamie drzewo życia na nowym drzewie życia. Na krzyżu na Golgocie. Zawieszam wszystkie grzechy świata. Postawmy tutaj kropkę, bo to bardzo istotny moment dla refleksji. To też zostawmy na chwilę słuchaczy z tą myślą, która... Teraz wynika z rekolekcji, bo rozpoczęliśmy tego wieczora w środowy, właściwie w popielcowy wieczór, cykl rekolekcyjny Siedem Słów Jezusa z Krzyża. W pierwszym wieczorze rozważamy słowa Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Profesor Piotr Kosiak jest z nami, teolog i biblista. Państwa refleksje też jak zwykle na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. W nocnych światłach rozpoczęliśmy w środę popielcową rekolekcję. Co roku w Wielki Post e, przez siedem Śród rekolekcje w Nocnych Światłach. Tego wieczora e, to rekolekcje, które noszą tytuł 7 Słów Jezusa z Krzyża. 7 Śród, 7 Słów. E, dzisiaj rozważamy słowa Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Profesor Piotr Kosiak prowadzi rekolekcję teologii biblista. Państwa zapraszamy na Facebook profil Radia Plus pod Pierwszym Postem od Góry. No i szanowni Państwo, wrócę do tego odwróconego Edenu i do drzewa krzyża. Pierwsza mowa, ojcze, przebać im. No właśnie, ojcze, przebać im, bo oni nie wiedzą, oni jeszcze tego kompletnie nie rozumieją. To są jeszcze dzieci chodzące we mgle. Ja to biorę na siebie. Ja ich kocham. Ty ich kochasz. Stworzyliśmy e, świat z miłości. E, biorę. Wylewam swoją drogocenną krew. staję się ofiarą, żertwą. Staje się barankiem bożym. Tym barankiem, który oni zabijają w każdej, co każdej, w każdym roku podczas święta Paschy. To jest ten baranek, który każdej Paschy węd ląduje na stole. E a krew jego ma być krwią, która, która ma zgładzić grzechy Izraela. Teraz już nie potrzeba zabijać tego baranka, bo sam baranek spieczony słońcem Izraela jest paschą, jest przejściem. Bierze wszystkie nasze, wszystkie nasze grzechy na siebie. Więcej, Paweł zauważa coś, co my bardzo często nie rozumiemy. To są słowa bardzo trudne. Paweł, apostoł Paweł mówi, on stał się grzechem. Tam nie ma błędu w tłumaczeniu. On staje się grzechem, on bierze na siebie te grzechy. Mówi: Ja to biorę, one tutaj zostaną zgładzone, moja krew je, je, je obmyje. Ja, ja po to przyszedłem na świat. To jest ta pełnia czasów. To jest właśnie ten moment, kiedy naród kroczący w ciemności ujrzy światło wielkie, kiedy śmierć zostanie pokonana. Kiedy właśnie ta głowa węża zostanie zdeptana przez potomka Ewy, przez tego, który się narodził w sposób cudowny z dziewicy. Proszę zauważyć, że tutaj tak naprawdę odkrywamy w ogóle istotę człowieczeństwa Jezusa. Że Jezus musi się narodzić z niewiasty, z Maryi, z przeczystej kobiety, która nie zna grzechu, która rodzi człowieka, swojego syna, który wchodzi w nasz ród, jest naszym krewniakiem, bratem. Wchodzi w wszystkie nasze rzeczywistości, jakie są związane z życiem ludzkim, no oczywiście oprócz grzechu, tak? On tego grzechu nie zna, ale poznaje życie. Jezusa boli głowa. Jezus się musi Jezus ludzki musi się uczyć języka, czytać, pisać. To nie jest mówlany, Jezus nie korzysta tak jak ci, którzy są przedstawicielami gnozy uważali, prawda? To widać na przykład w tekstach apokryficznych, że, że, że Jezus tak jest przedstawiany, prawda? Jako taki malutki chodzący omnibus, tak, który tam lepi ptaszki, prawda? I te ptaszki zaczynają fruwać. Potrafi wykorzystać swoją moc. Nic, nic z tych rzeczy, Szanowni Państwo, Jezus wchodzi w naturę ludzką tak, jak każdy z nas, tak, czyli raczkował, czyli ząbkował, bolała Go głowa, Maryja musiała wstawać z Józefem w nocy. Wchodzi w te wszystkie nasze bolączki. Proszę zauważyć, że to jest niesamowite, Paweł, że my bardzo często zapominamy, że Jezus przez 30 lat żyje w totalnym ukryciu totalnym ukryciu. Pełni jakąś funkcję zawodową, zarobkuje, utrzymuje swoją matkę, bo o, o, ojciec już pewnie wtedy nie żył, e, więc zna trud pracy, wie, co to praca. Ciężka praca. Jest cieślą. Cieśla to człowiek, który w tamtej szerokości geograficznej bardziej w kamieniu Pawle robi, niż w drewnie. No, kładzie bierzmo, buduje stropy. No, to jest cieślą po prostu, cieślą to jest też niesamowite, że musiał być często w takich delegacjach, no bo dom buduje się długo. Więc on też jest nauczony bycia z ludźmi i dlatego widzimy, że Jezus ma w sobie tą naturę taką bliską ludzi. On jest jego ja bardzo często nazywam biesiadnikiem, że Jezus ma ten typ, typ biesiadny. Ale to także wynika z tego jego ukrytego życia, że Jezus po prostu jest nauczony, no bo szanowni państwo, jak cieśla przychodził budować dom, no to no to parę ładnych tygodni ten dom budował, w sensie, budował konstrukcję, tak, którą, za, za którą Cieśla jest odpowiedzialny. E, więc wieczorami z, z, zakładam, że ten Jezus z tymi ludźmi siadał do kolacji, rozmawiał. Pewnie tam latały jakieś dzieci, które brał na kolana, bawił się z nimi, żartował, pił z nimi wino, e, słuchał różnych opowieści. Pewnie sam też e, opowiadał. Więc Jezus jest absolutnie jednym z nas. To, to jest też bardzo ważne, żeby sobie uświadomić w wielkim poście, że Jezus zna naszą kondycję. On po to przyszedł na świat. Ten wielki postać ma nam pokazać yy, istotę Jezusa, tak? Czy znaczy, kim jest Jezus dla mnie. Że Jezus naprawdę zna moje życie i ja mogę mieć z nim relację. I powinienem mieć z nim relację. Chciałbym Państwa jakby poprowadzić, a przede wszystkim siebie, bo chciałbym, żeby Państwo to zrozumieli: że, że ten, który do Was teraz mówi, to, to jest pierwszy, który pragnie tego, który, który pragnie nawrócenia, który pragnie swojego nawrócenia. I, I bardzo często my zapominamy o tym o takiej zwykłej, normalnej relacji z Jezusem. Że znowu ta taka nasza pobożność często nam też przeszkadza. Znaczy to jest trochę to, co mówiliśmy ostatnio w tej naszej serii psalmów, prawda? Że ta religijność może nas daleko od, odciągnąć od Jezusa, tak? że my możemy się tylko skupić na tej religijności. A przecież ten post powinien nam uświadomić, że Jezus chce po prostu mieć z nami relacje. Zadajmy sobie pytanie: czy my w ogóle rozmawiamy? z Bogiem, z Jezusem? Czy my przedstawiamy Mu jakieś swoje problemy, swoje radości? No powiecie, no ale przecież On jest z Bogiem, On wszystko wie, tak? Ale On chce mieć z nami relację. To, to tak jakbyś powiedział, no to co ja muszę żonie opowiadać? No, no to żona też, prawda? No to nie, nie, niech się jakoś dowie, no. Jak nie ma między nami relacji, no dzisiaj mamy jakieś, już się chyba kończą te nasze walentynki, Yy, chyba tak. No, jeszcze 35 sekund. No to szanowni Państwo, wiemy doskonale, że jeśli w naszych związkach nie ma relacji, jeśli my z sobą nie komunikujemy, nie rozmawiamy, no to po prostu te nasze związki w jedną. One tracą tą istotę, bo istotą jest po prostu chęć bycia razem, rozmowy. Ja tak bardzo ubolewam też nad tym, yy, że tej komunikacji jest coraz mniej w naszych domach. Jak ja patrzę na swoich studentów, a wykładam zarządzanie, mam takich zwykłych, normalnych studentów, którzy studiują zwykły, normalny, świecki kierunek, jakim jest zarządzanie. Widzę y, ludzi głodnych i pustych relacji, naprawdę. Oni bardzo często mówią: Panie profesorze, bardzo dziękuję, że pan zechciał ze mną w ogóle porozmawiać. Nikt ze mną nikt tak długo nie rozmawiał. My w domach w ogóle już się przestaliśmy komunikować. Jest Netflix, jest telewizja, są social media, jest wiele obowiązków. Mi Milenialsi, boomersi się rzucili w pracę, bo przecież trzeba pracować, trzeba coś mieć, prawda? Później mamy takie rozmowy z dziećmi, no jak tam w szkole Pawełku było: no dobrze Tatusiu, stoi szkoła, stoi, jeszcze nie zburzyli, no. No, i kończy się rozmowa takiego, przy takiego naszego typowego Polaka, prawda? Znaczy, nie tylko Polaka, bo to jest sprawa ogólnoświatowa, mam wrażenie. Proszę zauważyć, jak bardzo często telefony nam w tym wszystkim przeszkadzają. Ja bardzo często robię taki test na zajęciach z komunikacji, bo to jest też jeden z moich czołowych przedmiotów. Że chcę, żeby młodzież wyjęła telefony, A Państwo też mogą teraz to zrobić, bo może niektórzy siedzicie teraz też na telefonie i scrollujecie, prawda? Czytacie i no, piszecie też bardzo dobrze, że piszecie. Eee, zobaczcie sobie, jest w ustawieniach coś takiego jak statystyka telefonu. Ile godzin dzisiaj Twój telefon był włączony? Prawda? Podczas ilu rozmów, prawda z twoimi, nie wiem, kolegami z pracy, rodzinie, dziećmi, towarzyszył Ci telefon, jak bardzo wiele rzeczy zamknął, prawda? Bo my już jesteśmy tak do niego przyzwyczajeni, że kompletnie jakby tego nie widzimy. To, to się staje takim bardzo powszechną rzeczywistością, ale przecież my widzimy, jak ona bardzo, jak ona bardzo zniewala naszą młodzież. Jak ten brak relacji powoduje, że. Że ta kondycja ludzka jest coraz większa. Paweł, nie wiem czy ty masz świadomość, to chyba było też tematem nie jednej słabszej chciałeś powiedzieć. coraz słabsza, chciałem powiedzieć. O, oczywiście, że tak. E, wzrasta, szan szanowni Państwo, odsetek samobójstw wśród dzieci w sposób lawinowy. I to nie są tylko e, sa samobójstwa w wieku 11-18. Paweł, ostatnie badania pokazują, że coraz częściej o samobójstwach mówią dzieci w wieku 7-11 lat. Czytałem ten raport i byłem wstrząśnięty, prawdę mówiąc. Ja miałem dokładnie tak samo, pojawiły się łzy w moich oczach, ponieważ moja córunia ma 7 lat. I proszę zauważyć, jak musi być kondycja rodziny w Polsce naruszona, że 7-latek nie chce żyć. Że 7-latek chce skończyć ze swoim życiem. Nie widzi sensu. Proszę zauważyć, mnie dzisiaj, dzisiaj cały dzień serduszka, walentynki. Ale gdzie my mamy tą miłość w domu, szanowni państwo? Gdzie ona jest tak naprawdę? Gdzie jest ta, te wzajemne przebaczenie? Bo później się nie da patrzeć na Jezusa. Bo szanowni państwo, to są bardzo trudne rzeczywistości. Ja jak w swoim procesie nawrócenia musiałem bardzo długo uczyć się mówić do Boga tato, bo ja miałem obraz swego taty, który wcale taki kolorowy nie był. I żeby, żeby powiedzieć do Boga Ojcze nasz, to nie jest takie łatwe. No nie jest. Myślę, że to jest dla wielu osób bardzo duży problem, bo um, no mamy również problemy z naszymi ojcami ziemskimi, w ogóle z naszymi rodzicami. Już nie mówiąc o relacjach rodzinnych, no, na co tutaj zwraca szczególną uwagę w ostatnich minutach, ale kiedy mówimy już o konkretnych postaciach, figurach, które nam wpisują się jako obraz ojcostwa czy macierzyństwa na całe życie, to trudno uciec, tego pręgierza, który nakłada na nas rzeczywistość ojców i matek niedoskonałych. Których, od których też się nie zaczęło, bo to się nie... nie oczywiście, ja, nie, chciał, że ja żeby... nie chcę tutaj mówić, że to jest ich wina, tak, bo, bo wszyscy jesteśmy niedoskonałymi ojcami i matkami, jeżeli jesteśmy nimi. Ja również jestem niedoskonałym ojcem i zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast to jest rzeczywiście taki pręgierz, który mówi mi, że na przykład jestem niedobry, złym synem, złą córką, bo mój tata, moja mama mi to mówili, prawda? Albo w jakiś sposób mi pokazywali. No i trudno wtedy wyjść za ten obraz, stojąc pod pręgierzem, i zobaczyć, że Bóg nie chce, żebym miał pod tym pręgierzem stał. Tak, no świetne, no i my jeszcze jesteśmy w tym wszystkim nauczeni tej, tej kategorii nagrody i kary, prawda? My nie umiemy w ogóle zupełnie inaczej wychowywać, tak? Czyli cały czas przekupujemy tak naprawdę, czyli jak się nauczysz do sprawdziania, do sprawdzianu, no, tatuś kupić i y, zabawkę. Jeśli będziesz grzeczny, Pawełku, to pojedziemy na rowery, prawda? I cały czas system nagród kar, cały czas system nagród kar, cały czas nagrody i kar. Później, prawda, przechodzimy do życia dorosłego, też tak patrzymy na pracę, prawda? Że no, jakoś coś zrobiłem, to się premia szefunią należy, prawda? Yy, I w ogóle nie ma czegoś takiego, jak po prostu coś, co po prostu należy do mojego obowiązku. My bardzo często też od dziecka słyszeliśmy nieustanne, krzywdzące opinie, tak w które też zaczynamy wierzyć, bo jest jedna z pięknych dwóch książek, które Państwo muszą przeczytać. Może kiedyś, Pawle, Cię namówię, z kolei ja mam też takie wielkie marzenie, które chodzi, chodzi, lata i ja często o tym na wykładach mówię. To są Eldridge'owie, książka urzekająca i dzikie serce. Ach, no, wracałem do tych książek wielokrotnie jako pewnych um, inspiracji, które... Wręcz przyświecało mi do tego, żeby podjąć pewne tematy tutaj w nocnych światłach wielokrotnie. Książka, Więc jest, książka jest genialna Myślę, że to, powrót do tego jest nieunikniony bo, bo tam jest tyle treści, tyle wątków W ogóle we wszystkich książkach Eldredja i jego żony To prawda, to prawda I tam Bo tych książek jest niemało Jest niemało, to są niesamowite postacie Zresztą także naukowe, bo to są przedstawiciele Wybitni przedstawiciele psychologii społecznych. Tam, szanowni państwo, jest bardzo ważna rzecz Związana w książce urzekająca Która mi jako ojcu bardzo mocno mam ją bardzo mocno przed swoimi oczami, że słowa ojca zostają na, na wiele, wiele lat, na całe życie córką. My często sobie myślimy, Pawełek, że to są takie żarty, prawda? M mężczyzna ma taką kategorię, żeby banalizować. Żarcik! Młoda, nie denerwuj się, tak tatuś żartuje. I tatuś chlapnie, prawda? Ale ty grubo w tych spodniach wyglądasz. I my myśleliśmy, że żarci. przytuliliśmy, pocałowaliśmy, myślimy, że jest po sprawie. A ona wraca do domu, do swego pokoju, zamyka się i myśli sobie tak, on ma rację. Ja naprawdę jestem gruba, jestem nieładna, on ma rację. On, on teraz to powiedział naprawdę. Prawda? I te lata, i, 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 i całe życie ona to ma w sobie. Prawda? I ona jak później ma mówić Ojcze do Boga, jeśli widzi ojca, który, który, się, który się z niej naigrywał. No. Zostajemy na chwilę z tą myślą niełatwą e, ku refleksji, bo prowadzi nas ona do tego co dzisiaj nam przyświeca w tytule dzisiejszego wydania Nocnych Świateł brzmiało słowa Ojcze przebacz mi, bo nie wiedzą co czynią to pierwsze z siedmiu słów Jezusa z krzyża bo tak zatytułowany jest cykl rekolekcyjny Nocnych Świateł który co środę Wielkiego Postu o 23 przez dwie godziny. Nie żegnamy się z Państwem, bo dopiero półmetek dzisiejszego wydania minął, parę minut temu zarówno Popielec jak i Walentynki już za nami ale nocne światła jeszcze będą trwały do godziny pierwszej. Profesor Piotr Kosiak jest z nami, teolog i biblista. Wracamy za chwilkę. Od 12 minut jest już czwartek, 15 lutego. Popielec został za nami, ale Wielki Post rozpoczęty. A skoro Wielki Post, to i rekolekcje wielkopostne nocnych świateł, jak co roku, co środę przez 7 tygodni nocne światła, Zapewniają cykl rekolekcyjny. Tak jest również w tym roku. Siedem słów Jezusa z Krzyża. Dzisiaj pierwsza część tych rekolekcji. Rozważamy słowa Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynił. W studiu razem ze mną profesor Piotr Kosiak, teolog i biblista. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Tam zapraszamy, gdzie zawsze, profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Piotrze, no więc doszliśmy do takiego momentu, w którym ten obraz Ojca jest rzeczywiście niełatwy. I e, jako czasami dorośli ludzie, czasami niejednokrotnie e, wspominamy te trudne słowa, które nas dotykają, które nieraz tam zabierały radość życia, czy wręcz hamowały w rozwoju, bo w jakiś sposób ustawiały e, nasze spojrzenie na, na dotyczące nas samych, zabierały nam e, nie tylko radość, ale obniżały samoocenę. Też trudno było być nakarmionym takimi słowami negatywnymi i jednocześnie mieć poczucie własnej wartości. W związku z tym przychodzi pewnie nieraz w życiu dorosłych ludzi, kiedy już jakiejś porcji samoświadomości nabędą i też refleksji nad życiem i nad jego przebiegiem, może przejść naprawdę taka prawdziwa złość na rodziców, czasami już nieżyjących. I co z tym zrobić, co z tym zrobić, bo to przecież e, nieraz zdarzyło mi się w życiu słyszeć ze smutkiem, muszę powiedzieć to, że e, że nie mogę im przebaczyć po prostu, że oni tacy byli. Matka, ojciec, brat, siostra, starszy, prawda, rodzeństwo, bo zrobili mi to czy tamto. Tak mnie, tak mnie jakoś ustawili do życia, że e, no, wiele perspektyw się przede mną pozamykało. A przecież mogłem. Mogłem zrobić to, mogłem zrobić tamto. Chciałem, ale nie wierzyłem w siebie. Dodam jeszcze więcej, bo to, oczywiście to są najbliżsi i to boli najbardziej, tak? bo to zabiera rzeczywiście taką e, wiarę w siebie, w właśnie taką dobrą pozycję, e, wiarę w to, że potrafię, że mogę, że jestem kimś, że, e, że nawet gdyby mi to nie wyszło, to i tak e, wszyscy mnie kochają, akceptują, że naprawdę mam zawsze możliwość powrotu. E, że nikt na mnie nie patrzy w kategorii jakiejś takiej inwestycji, że to się musi zwrócić, że ja na nic nie muszę zarabiać swoją miłością. Także ona po prostu jest bezgraniczna, że cokolwiek się nie wydarzy, to mogę wrócić. Dlatego tak trudno jest nam uwierzyć w miłość Bożą często. No i właśnie, bo my nie wierzymy teraz... w tą miłość darmową, my wierzymy Paweł ciągle w miłość, która jest za coś. Właśnie, Piotrze, tutaj dobrze, że o tym mówisz, bo teraz może się niejednej osobie rodzić takie pytanie, no, jaki to ma związek, to o czym teraz mówimy, z, ze słowami Jezusa z krzyża. Um, ojcze, ojcze, po pierwsze, zwróćmy uwagę na to słowo, ojcze. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A więc Jezus ma bliską relację z Ojcem. To jest bardzo bliska i głęboka relacja, bo zwraca się do Niego w sytuacji jakiegoś cierpienia. Nie, nie ucieka. Ni jakiegoś, Jak... Pawle. On po prostu umiera. To jest jakby najgorsza sytuacja. No, tak. I on no, to... w, tej, w tym szeolu praktycznie swojego cierpienia ma relację z Ojcem. Jakoś niesamowitą, intymną. Mówi, mówi słowa, które są yy, no jeszcze pokazujące niesamowitość Jego, bo On nie o siebie woła, tylko on, za nich. A no właśnie, a no właśnie. I w tym momencie to, to nie są rekolekcje nasze, to są rekolekcje Jezusa, który mówi do nas, co jest właściwie dla nas rzeczą najlepszą dla naszego życia. Nie dla tego, które tutaj toczymy, ale dla tego, które jest życiem wiecznym. Bo jeżeli, jak słyszymy w Ewangelii, nie przebaczymy, to i nam nie przebaczy Ojciec Nasz Niebieski. A więc wychodzimy poza figurę naszego Ojca Ziemskiego i w tej chwili perspektywa nam się otwiera na Ojca Niebieskiego, do tego, do którego woła Jezus z Krzyża. A przecież wielu z nas nosi w sobie takie cierpienie, które, jak mówią niektórzy, ja bym wolał umrzeć niż doznać tego, co kiedyś, bo żyję po prostu tak, jakbym umarł. Nosząc te, te, te cierpienia, tą to, to, to ranę, to zranienie, to tak, jakbym nie żył. Właściwie można powiedzieć, że umarłem już 20 lat temu. Po tym, jak mnie żona rzuciła, albo jak mąż mnie porzucił, albo jak dzieci zaczęły narkotyki przyjmować i, i doszły do takiego stanu, że ktoś tam przedawkował i umarł. To ja właściwie nie żyję od tamtej pory. Jak, jak, jak to przebaczyć tym ludziom, którzy albo podali im narkotyki, albo tej kobiecie, która zabrała mi męża, czy, czy me, mężczyźnie, który zabrał mi żonę? Jak im przebaczyć? Oj, to jest coś, co dotyka każdego z nas, szanowni państwo. Myślę, że każdy z nas tutaj mógłby opowiedzieć wiele sytuacji takich, których dochodzimy do granic tego przebaczenia, w którym mówimy okej, okay, ja wszystko rozumiem, ile razy przebaczałem. Panie Piotrze, pan by na tego nie... No ja tyle razy wyciągałem rękę, ale już teraz to za dużo. Teraz to już przesadził, teraz już nie mogę, teraz już cierpię i pewnie byłoby to Okupione waszymi łzami, e, reakcją waszego ciała. I tak jest, prawda? My wiemy doskonale, że my bardzo często Pawle sami sobie nie potrafimy przebaczyć. To jest też bardzo duży problem. Że bardzo sobie, często sobie nie umiemy wybaczyć. E, gniewamy się na siebie, jesteśmy źli. Jesteśmy wobec siebie agresywni. E, bardzo często przecież to jest początkiem chorób. Takich autoimmologicznych, bardzo dużo psycho e, mówi o tym, że to są kwestie związane także z naszymi chorobami, być może rakiem, być może wieloma innymi chorobami dzisiaj e, cywilizacyjnymi. E, znam bardzo wielu tych, którzy się na przykład interesują taką totalną biologią czy medycyną naturalną, które właśnie w tym braku przebaczenia, tej takiej wewnętrznej agresji na siebie, złości widzi początek bardzo wielu chorób, bardzo wielu chorób, które nas dotykają. Rozmawialiśmy tutaj z Anną Czyżewską parokrotnie o mm, psychosomatyce, no i z jej praktyki zawodowej wynika, że tak jest, po prostu. No, tak że, jest. że to jest e, skutki stresów, napięć, złości, niewyrażonych uczuć, trudnych uczuć, e, są przeżywane w ciele i to są często bardzo trudne skutki, bardzo traumatyczne. Tak, to prawda i coraz więcej chwała też i yy, yy, Twoim gościom, yy, i przede wszystkim coraz większa liczba psychologów, lekarzy to widzi i zaczyna o tym mówić. Tak? Że mówi tutaj, Szanowny Panie, trzeba pójść do psychologa. Yy, moja praca się tutaj kończy. Yy, I to jest też niesamowita rzecz, że nauka ma granice, Szanowni Państwo. Yy, że my powinniśmy też te granice widzieć i, i je szanować, i po prostu wiedzieć, gdzie i w jakich przestrzeniach możemy się poruszać? Te przebaczenie bardzo często jest takim przebaczeniem. No, jest, piękny, jest piękna perykopa z Nowego Testamentu. Panie, ile razy mam przebaczać? Czy aż siedem razy? To oczywiście ma charakter midraszowy, szanowni państwo. Czy tutaj ktoś jest w bardzo trudnej rzeczywistości, bo mówi, że aż siedem razy, czyli podnosi to do takiej wielkiej ilości. No Bo siedem w Biblii to jest liczba doskonała. Czy aż 7 razy ma przebaczyć Piotrze? Nie mówię ci 7 razy. Mówię ci 77. Czy Jezus podbija tą numerologię biblijną? Czyli zawsze. Przebaczenie jest kluczem do nawrócenia. Przebaczenie jest kluczem do odkrycia samego siebie. Przebaczenie jest kluczem do, do wiary. Do poznania prawdziwego Jezusa. Przebaczyć sobie to jest też element, <coughs> element rachunku sumienia. To akurat, co powiedziałeś przed momentem, bardzo przywołało mi na myśl słowa Świętego Jana Papa II: że człowiek nie jest w stanie zrozumieć siebie bez Chrystusa. Czyli nie jest w stanie przebaczyć sobie, przebaczyć komukolwiek, bez tego przebaczenia, które otrzymuje od Chrystusa, czy to w sakramencie pojednania, czy właśnie. W tych słowach, które dzisiaj rozważamy, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. To prawda. Jest jeszcze coś, Szanowni Państwo, które chci chci chciałbym powiedzieć, z czego się bierze ta nasza trudność przebaczenia. Ta nasza trudność przebaczenia bierze się z tego, co miał starożytny Izrael. E, czyli my przebaczamy tak naprawdę tym, e, którym chcemy przebaczać, albo z którym jednak mamy jakiś interes, warto jest mu wybaczyć, bo wiemy, że za tym będą pewne konsekwencje szły. E, I z tym starożytny Izrael i Izrael ówczesny Jezusowi miał dosyć spory problem. Bo te przebaczenie, czy mówiąc w szerzej miłosierdzie Boga, e, było rozumiane w kategoriach tego semickiego heset. Heset po hebrajsku to jest właśnie czyn miłosierdzia, to jest przebaczenie. Ale, szanowni państwo... Ono jest plemienne, Paweł. Ono jest y, związane z rodem. Czyli tak było rozumiane w tamtych czasach. Czyli ja przebaczę, ale tylko swoim ziomkom. Tylko tym, którzy są mi najbliżsi. Reszcie nie muszę przebaczać. Reszcie nie muszę. Nie muszę. Dlatego też Jezus posługuje się tą przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Żeby pokazać, że On chce odwrócić to, że przebaczenie dotyczy każdego. Nie tylko Żyda, nie tylko Twojego ziomka, nie tylko Twojej rodziny, ale wszystkich. I wręcz przeciwnie, to przebaczenie ma się także przede wszystkim odnaleźć wobec tych, którzy ci zrobili wielką krzywdę, wobec których masz fatalne zdanie, może wobec których po prostu ich nienawidzisz. Bo przecież Samarytanin, my znowu, szanowni państwo, jakoś przechodzimy bardzo szybko do porządku dziennego, jakby nie znając albo zapominając o tym kontekście kulturowym. E, Żydzi i Samarytanie się nie lubili, to jest bardzo delikatne słowo, którego teraz powiedziałem. Oni się po prostu nienawidzili. Mieli wiele pretensji do siebie, niezałatwionych nie, nie, nie sporów. Szydzili z siebie nawzajem. Jedni z tych, że ci się modlą na górach i nie potrzebują świątyni, a tamci się modlili, a tamci się szydzili z nich, że to są, prawda, świątynni ludzie, którzy tylko się, prawda, zajmują przykazaniami, wydłużaniem frenzli, czyszczeniem kubków i tak dalej, i tak dalej. Do tego stopnia, że tak się znienawidzili, że oni po prostu chcieli o sobie nawzajem zapomnieć. Nie chcieli siebie nawzajem znać. Nie przechodziło się przez Samarię, chociaż było krócej. Jak ktoś dobrze zna geografię Iz Izraela, wie, że przynajmniej o połowę krócej, jeśli się chciało na przykład, dotrzeć do Galilei, prawda? Nie. Nie. No tak, to najprostsza droga przecież jest. Najprostsza droga. Ale nie dlatego, że prawda, to są ci Samarytanie przebrzyli. No to, przepraszam, ja bym nie chciał dzisiaj używać, ale to tak my, niektórzy mają, prawda, ci Niemcy, prawda, albo jakoś inaczej, tak. Mamy tych oni, o, o, o których ty mówiłeś na, na początku, Pawle. Mamy takich swoich wewnętrznych wrogów. I Jezus tego wroga stawia i mówi oto On czyni czyn miłosierdzia. Wcale nie lewita, wcale nie kapłan, tylko On. I to w sposób doskonały, bo to nie tylko... Pomaga sam, nie tylko pomaga temu, który został pobity, ale także zabiera go do gospody, zalewa jego rany oliwą, troszczy się jego medycznie. I opłaca jeszcze. I jeszcze pobyt. opłaca na kilka prawda, dni, mówiąc: cokolwiek wydasz, ja wrócę, oddam tobie. Bądź spokojny, zajmij się nim do końca. Wrócimy do tego wątku. Dzisiaj. Rozpoczęliśmy rekolekcję wielkopostne cośrodowe Nocnych Świateł. Siedem słów Jezusa z Krzyża. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tego wieczora rozważamy te słowa. Profesor Piotr Kosiak, teologi biblista, jest z nami. Wracamy za chwilkę. Rozpoczęliśmy w wieczór środy popielcowej coroczne rekolekcje Nocnych Świateł. W tym roku co środę rozważać będziemy Siedem Słów Jezusa z Krzyża. Dzisiaj. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w tym cyklu wielkopostnym i rozważamy słowa Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Rekolekcję prowadzi profesor Piotr Kosiak, teolog i biblista, który jest ze mną w studiu. Piotrze, jesteśmy w takim miejscu, w którym właściwie trudno nie dotknąć historii swojego życia, bo oczywiście mówimy o historii sprzed dwóch tysięcy lat, bolesnej historii która prowadzi nas do krzyża Jezusowego przez ten wielki post do wielkiego tygodnia, ale tak jak mówiliśmy na początku, że no, nie da się uciec od Ewangelii, jeżeli gdzieś nie zobaczymy tam swojej twarzy w tej całej historii. W tych wszystkich perykopach możemy pełnić jakąś funkcję jakąś rolę. Mniejszy kłopot, kiedy to jest, lokujemy się po, po dobrej stronie, ale gorzej jest nam i na pewno trudniej przyjąć, jeżeli zobaczymy się wśród tych, którzy przybijają Jezusa do krzyża. Dlaczego? No właśnie, bo nie przebaczyliśmy, bo doświadczamy tego, że hmm, chyba nie za bardzo wiemy, co czynimy, a to nie jest dobre też. Bo chcielibyśmy być ludźmi świadomymi tego, co robią. Bo mamy fatalne relacje z naszymi rodzicami, do których mamy jakieś pretensje zaległe. Bo widzimy siebie jako rodziców, którzy też są niedoskonali i przestajemy się dziwić temu, że e, dzieci się od nas odwracają albo też nie mogą nam czegoś przebaczyć. Ale mimo wszystko gdzieś bronimy się. Bronimy się. Mówię, nie... Może sobie za dużo wyobrażam, albo no, no cóż, no to mogę się jakoś tam usprawiedliwić, no bo nie wiem, co czynię. Ale skoro już doszedłem do, do tego, że coś jednak wiem, to czy mogę się tym usprawiedliwić, że nie wiem, co czynię? No właśnie, Szanowni Państwo, przychodzi mi teraz na myśl i, i, i chciałbym odpowiadając na to pytanie, Pawle, zaprosić Państwa do pewnej bardzo znanej perykopy, o miłosiernym ojcu albo synu marnotrawnym, a dla mnie to jest tak naprawdę historia właśnie o miłosiernym ojcu. My się bardzo często skupiamy na tej historii, że ojciec miłosierny przebacza temu synowi marnotrawnemu, ale tam jest kluczowa postać to jest starszy brat. I ona jest odpowiedzią Paweł na Twoje pytanie. Tak, ten starszy brat jest, wydaje się taką postacią marginalną. Ona ale... nie jest marginalna. Ona ale... jest bardzo bliska każdemu z nas. No ale jeżeli mówimy, że to jest Perykopa o miłosiernym ojcu i, i synu, synu marnotrawnym, naprawdę? to skupiamy się na tych dwóch postaciach. Tak, no przebaczy, przebaczy, ale marginalizuje się tego drugiego brata. Bardzo, a oj, tak naprawdę, bardzo. szanowni państwo, on jest tam kluczowy, bo tam to się jest... rozgrywa tak naprawdę najważniejsza kwestia przebaczenia, bo ojciec jest miłosierny. Naturą Boga jest przebaczenie, i, i Bóg nam przebacza. Bóg przebacza nam wtedy, my, a my naprawdę Jezusa, niejednokrotnie przybijamy do krzyża w swoim życiu. I ta piękna pieśń to nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. Piękna Golgota, ta piosenka, pieśń kościelna Golgoto, Golgoto, to jest naprawdę rzeczywistość naszego życia. Ale bardzo często jest tak. Że my nie chcemy tego widzieć, dlatego że mamy perspektywę starszego syna z tej Perykopy o miłosiernym Samarytaninie. Czyli mamy jednak mniemanie o tym, że jest jakiś marnotrawny syn. I, i mówimy sobie: on tutaj, on w kościele, on dostaje komunię? Po moim trupie. To ja zmieniam parafię. Nie będzie on tu przychodził. E ja nie chcę z nim siedzieć w jednej ławce. Tak. Prawda? A przychodzi, prawda, pewnie kupczy albo to, albo tamto, a po co tutaj, prawda? Oj, oj, oj. mnóstwo takich sytuacji niestety w naszym życiu się pojawia. Dlaczego? Dlatego właśnie, że my nie chcemy przebaczyć. Nie chcemy przebaczyć, dlatego że my stawiamy się cały czas w perspektywie świętszego, mądrzejszego, bardziej nawróconego. Bardziej sprawiedliwego, i to nam zaślepia oczy. Stajemy się bardzo pyszni, a pycha jest pierwszym grzechem głównym. Ona jest tą, która rodzi wszystkie inne grzechy. Ten najstarszy syn, po pierwsze, uśmierca swojego ojca, tak naprawdę, bo on takim pięknym słowem, które też znowu bardzo szybko przechodzimy do porządku dziennego, on mówi: Ten twój syn. Na co? Ojciec odpowiada mu, a ten brat twój. To jest piękna gra. Mówi, mhm. ten twój syn. A, nie, a ojciec mówi, brat twój. Wrócił, odnalazł się. Proszę zauważyć, że on po pierwsze wyklucza siebie z tej rodziny. Prawda? Mówi, to, to już nie jest mój brat. To już nie jest mój brat. Szanowni Państwo, Wy wiecie doskonale, przecież to są dramaty bardzo wielu rodzin. W ilu rodzinach jeszcze się wydziedzicza? Nie chcecie znać. Nie masz tu powrotu. Jeśli z nią będziesz się chadzał, to zapomnij w ogóle o, 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 o byciu w domu, prawda? Ile jest takich dramatów. Ile jest takich dramatów? Proszę zauważyć, to bardzo często młodzi, którzy zapraszają na ślub. Jak ktoś wchodzi w tą rodzinę, mówi tak: Tutaj, wujka Pawła Krzemińskiego, to nie zapraszamy. To gnida osprze, przebrzydła. 15 zł 45 lat temu pożyczyła i nie oddała. Ja, oczywiście, wiecie Państwo, i oczywiście, Pawła, kocham wielką miłością Ciebie, Pawle. Ale ty 15 zł to mi nie darujesz. Ale ty 15 zł to wiesz, prawda? I... Poza tym jeszcze odsetki. To już jest 15 milionów, Paweł. To chyba słabo liczysz, już mi 20. I oczywiście my się też śmiejemy, ale przecież w naszych rodzinach jest mnóstwo takich dramatów. Jest mnóstwo takich dramatów że są stygmatyzacje do końca życia. Te stygmatyzacje są nawet tak silne, że my nawet nie idziemy na pogrzeb tej osoby, albo idziemy, to stoimy gdzieś z boku, nie przyznajemy się, jest nam głupio i zamykamy siebie totalnie na Boże miłosierdzie. A Ojcze przebacz im, to to przebaczenie ma dwuwektorowość. Ci z Państwa, którzy są w jakiejś wspólnocie, czy weźli do nawrócenia, to wiedzą doskonale, że, że tym takim dwuwektorowym spojrzeniem na przebaczenie to jest także proszenie o wybaczenie. Czy kiedyś poprosiłeś o wybaczenie swoją córkę albo syna, jak na niego nakrzyczałeś? Jak wydarłeś się jak ostatni łajdak? Używając epitetów różnych. Czy miałeś jakiś taki moment, że przychodzisz wieczorem do pokoju syna, córki, mówisz Saro, tobiasz, przepraszam, proszę cię, wybacz mi. Proszę cię o wybaczenie. Nie powinienem tak o tobie mówić. To jest bardzo złe, co zrobiłem. Nie powinienem nigdy tak powiedzieć. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Wybacz. Szanowni Państwo, to jest cud w ogóle Bożego Miłosierdzia. To jest cud przebaczenia. To jest ten wzór, który zostawia nam Jezus w tym pierwszej mowie, tej, tej pierwszej mowie na krzyżu. Ale co więcej, tym można uleczyć swój, no niestety, ciążący na relacjach i na życiu dzieci wizerunek rodzica który już przykuwa do tego pręgierza, o którym tutaj mówiliśmy, używając takiego porównania. Tym można rozwikłać wiele bardzo poważnych sytuacji. Zresztą przecież w tym fragmencie księgi Izajasza, który, który będzie czytany w najbliższy piątek, ale dzisiaj był czytany, no dzisiaj, znaczy wczoraj, w środę popielcową był czytany w brewiarzu, gdzie Bóg mówi rozerwij kajdany, i rozerwi, rozerwać kajdany zła, rozwiązać pęta niewoli, wypuścić na swobodę uciśnionych i wszelkie jazmo zdruzgotać. To jest prawdziwy post, który ja wybieram, mówi Bóg. To jest piękny fragment i też pięknym fragmentem, który dopełnia ten fragment. Jest fragment z kolei, który był czytany dzisiaj, no, wczoraj w środę popielcową. Pierwsze czytanie mieliśmy z księgi Joela. Jest one wspaniałe. Ono pokazuje tak naprawdę, że my wszyscy potrzebujemy postu. Ja bardzo lubię ten fragment, którym, którym prorok Joel zwołuje święte zgromadzenie i mówi dzieci, niemowlęta, starcy, wszyscy mają pościć. Wszyscy mają słuchać, czekać na Boże miłosierdzie, mają prosić Boga o, o wybaczenie. Proszę zauważyć, że my też już w tych postach próbujemy, prawda, jak najbardziej się tłumaczyć, a to jeszcze dziecko nie do siedmiu lat, a to, a to starzec, a to pani w ciąży, a to cukrzyk, oczywiście są bardzo wiele przeciwwskazań medycznych, my to wiemy, ale pytanie jest, prawda, co ja rozumiem przez post, bo to nie o to tylko chodzi, żebym ja mięska nie zjadł, prawda, bo ja mogę sobie krewetkę zjeść e, tak, droższą, albo droższą tak. niż ta, prawda, kiełbasa, no. Za przeproszeniem. Tylko py py pytanie, czy ja w ogóle rozumiem istotę postu, że ja potrzebuję post. Każdy z nas potrzebuje, nawet dzieci w przedszkolu. My dzisiaj mieliśmy taką fajną rozmowę z moim synem pięciolatkiem, że, że, że tobieżko, ty też potrzebujesz wielkiego postu. Ty też potrzebujesz zrozumieć, że yy, czasami jesteś nieprzyjemny dla rodziców, że czasami jesteś nieprzyjemny dla swoich kolegów, że robisz coś z premedytacją. Że, że czasami, oczywiście, to jest często, że ty prób, nie umiesz komuś o czymś opowiedzieć i, i może robisz mu w jakiś sposób krzywdę, ale wiele razy jest tak, że ty chcesz to zrobić. I ja widziałem zrozumienie w oczach mojego syna, że on doskonale zna materię grzechu. I mówienia, prawda, że dzieci to nie, prawda, no nie, znaczy nie wtedy, kiedy my z nimi nie rozmawiamy. Nie wtedy, kiedy, z nimi, kiedy my nie robimy im poważnej katechenzy. Kiedy my w ogóle nie rozmawiamy, kiedy po prostu temat Boga nie istnieje w naszych rodzinach, a w takich rodzin, niestety, w Polsce jest już coraz więcej. To jest jakaś abstrakcja. Pan Bóg, Kościół, liturgia. Hmm. Ale, szanowni państwo, yy, chrześcijaństwo jest niesamowite, bo chrześcijaństwo pokazuje nam miłość bezwarunkową. Właśnie ten ojciec i syn, syn woła do Ojca w tej pierwszej mowie: przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. To jest niesamowita, bezwarunkowa miłość. Bóg kocha za darmo, po grecku, Dorean, za nic. On nic od nas nie chce. On chce tylko, żebyśmy żyli. Żebyśmy zrozumieli, że on, nas, że on nas kocha. To jest jedyny jego warunek. Eee, oczywiście i nie chżeź więcej, no bo jak się. Macie Państwo te doświadczenie, że ktoś nam kiedyś przebaczył, to człowiek skrzydeł dostaje. On naprawdę nie chce wrócić do złej postawy. Tak naturalnie w sobie mamy taką chęć do zmienia życia po przebaczeniu. Pani Zdzisława pisze na Facebooku. Przebaczenie uzdrawia i daje szansę na uzdrowienie nas i naszych relacji. Jest nadzieją na lepsze jutro. Pani Bogu miła. Z kolei dodaje, Bóg, jeśli Mu na to pozwolimy i będziemy o to prosić, może wyprostować nasze drogi i to, co wydaje się niemożliwe, przemienić. Przebaczenie też czasem wymaga cudu. Tak, to prawda. Bez Boga trudno przebaczyć, trudno prosić o przebaczenie. Oczywiście, można to zrobić własnymi siłami, ale pytanie, czy wtedy rzeczywiście przebaczamy, czy jednoczymy się z tym przebaczeniem, które dostajemy od Boga i które wypływa właśnie z ran Jezusa na krzyżu, i z jego serca przebitego, i z jego ust, kiedy mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tak. To są te słowa, które dzisiaj właśnie rozważamy. W ramach cyklu rekolekcyjnego Nocnych Świateł Siedem Słów Jezusa na Krzyżu. W każdą środę Wielkiego Postu ten cykl będziemy kontynuować aż do Wielkiej Środy. Profesor Piotr Kosiak prowadzi rekolekcję teologii biblista. Za chwilę wracamy do Państwa na ostatnią część dzisiejszego wydania programu. Za 11 minut minie godzina pierwsza, niespełna kwadrans pozostał do końca tego wydania Nocnych Świateł, które od środy popielcowej do Wielkiej Środy. W każdą środę będzie przeznaczone na co wielkopostny cykl rekolekcyjny Siedem słów Jezusa z Krzyża. Dzisiaj po raz pierwszy rozważamy ten cytat. Ojcze przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. W kolejne środy kolejne cytaty, wypowiadane przez Jezusa na krzyżu, te które, o których mówiliśmy na początku, wymienialiśmy je. Profesor Piotr Kosiak prowadzi rekolekcję, biblista, teolog, wykładowca akademicki. A Państwo macie jeszcze paręnaście minut, by napisać do nas na Facebooku, na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Gdzie zaglądam teraz, by Państwa przeczytania, pytania również przeczytać, bo pojawiły się i takie, niektóre nawet przed audycją, jeszcze i napisał właśnie do nas Norbert. Norbert pyta... Tymu chyba obiecałem odpowiedź. Tak, tak, pyta, czy Chrystus ganił uczonych w piśmie? Bardziej faryzeuszy, czy saduceuszy? I która opcja bardziej przyczyniła się do jego śmierci? No więc, panie Norbercie, najbardziej do śmierci Jezusa przyczyniła się opcja Sanhedrynu, tak? Czyli przede wszystkim jakby... Elity kapłańskiej i Izraela i to ona wydała wyrok, ponieważ ona miała władzę sądowniczą. Faryzeusze czy Saduceusze to są stronnictwa pobożnych Żydów. Którzy różnili się co do istotnych rzeczy. Sporem między nimi przede wszystkim była wiara w powszechność zmartwychwstania i w ogóle w zmartwychwstanie. To się kształtowało wiekami w Izraelu, ponieważ ta wiara w zmartwychwstanie, Szeol, czym jest Szeol, czy zmartwychwstanie jest pełne ciałą i duszą, to była kwestia, która się w starożytnym Izraelu kształtowała do mniej więcej czasów Jezusa. I jeszcze było widać spór prawda, między nimi. Stąd prawda, słowa Jezusa spowodowały dosyć sporą konsternację, kiedy mówi prawda, o tym, że jest Bogiem. Oni, oni mówią, że jeszcze 50 lat nie masz, a Abrahama widziałeś. Prawda? Więc jakby to pokazuje, a Jezus odpowiada, że opowiadam Wam, zanim Abraham był, to ja jestem. Prawda? Czyli, I on tam używa słowa Jahwe. Czyli, czyli imię Boga, tak? Czyli po, 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 powiadam, jestem Bogiem. E... Czego, co było zabronione w Izraelu prawem. Takie, Raz do roku kapłan pełniący służbę świątyni mógł wypowiedzieć imię Boga w miejscu Szekina. Tak, zresztą widać też to, że jak padało imię Jachwe, no to wszyscy padali na twarz. To samo było przecież w Ogrodzie e, Oliwnym, kiedy pytają. E, on się pyta, Jezus się pyta, kogo szukacie? Oni odpowiadają, Jezusa z Nazaretu. Jezus odpowiada, ja jestem. Ja Wszyscy jestem. padli na twarz. Tak, bo odpowiada, ja jestem. My Znowu my to tłumaczymy w ten sposób, ale on odpowiada, jachwę. Czyli jestem będący, jestem tym imieniem, który Bóg zostawił Mojżeszowi. Więc tak, więc tutaj... Między saduceuszami i farezeuszami było wiele różnic. Uczeni w piśmie to byli ci, którzy starali się wykładać tore i szukać jej interpretacji w życiu praktycznym. No i oczywiście była elita arcykapłańska, która tworzyła sanhedryn. No, i tak naprawdę to Sanhedryn wydaje wyrok. Sanhedryn przekupuje świadków. Sanhedryn próbuje kolaborować z Rzymem, nakłania piłata, który do końca nie ma nie ma ochoty skazywać Jezusa na śmierć. Widzimy to, że, że jakby absolutnie chce Jezusa jak najszybciej wypuścić. Więc to tak pokrótce, Panie Norbercie, wyjaśniając, z czym się różnili i kto się najbardziej przyczynił, ale chciałbym, żebyśmy po tym pierwszym dniu naszych rekolekcji powiedzieli to, to my się przyczyniliśmy do śmierci Pana Jezusa. To my Go bardzo często zabijamy, nie przebaczając, nie kochając, nie, nie nadstawiając drugiego policzka, a ten drugi policzek to jest bardzo istotny, bo my bardzo często zapominamy, że tam też znowu jest gra kulturowa. Bo szanowni Państwo, policzek uderzając z otwartej ręki w, żeby kogoś uderzyć w lewy policzek, to muszę kogoś znieważyć. Czyli to musi być z takiego backhandu y, uderzanie i to jest policzek zniewagi. I Jezus mówi, jeśli si ktoś cię uderzy w prawy policzek, to nastaw mu drugi. Czyli nastaw ten policzek, który z kolei jest policzkiem przyjacielskim. Jak państwo podróżują trochę po Europie, to zauważają, że na przykład Włosi czy Hiszpanie, Portugalczycy też, ale chyba troszkę mniej, mają taki zwyczaj poklepiwania po policzku. Prawym policzku. Zewnętrzną stroną dłoni. Wewnętrzną. Wewnętrzną stroną dłoni, tak. Bo zewnętrzną to jest ten właśnie zniewagi e, e, policzek. To to jest taki policzek przyjacielski. Włosi dodają do tego miopulcino, mój kurczaczku, ciao, prawda. I ten policzek jest taki przyjemny. Czyli proszę zauważyć, o co nas prosi Jezus. Jeśli ktoś cię znieważa, ty nastaw mu policzek przyjaciela. No proszę Państwa, trudne są te słowa. Trudne. Ale rekolekcje są po to, żeby było trudne, bo to kopanie. Andrzej pyta na Facebooku, skąd wzięło się przekonanie, że Józef, a później Jezus byli cieślami? Roman Bransteter w Jezusie z Nazaretu przedstawia opinię, że bardziej możliwe jest, iż byli robotnikami rolnymi. Wskazywać by miało na to m.in., że większość przypowieści ewangelicznych dotyczy właśnie roli. No i tutaj się, Panie Andrzeju, zgodzę z drugą częścią Pana wypowiedzi, że na pewno Jezus jest agralny, czyli 80% mniej więcej perykop Jezusa to są przypowieści rolne. Jezus posługuje się językiem rolnym. I zresztą branszczeter chwyta się tego właśnie, czyli chwyta się tego języka, który, który jest. No ale mamy wiele starożytnych tekstów świad świadczących o tym, e, czym się e, miał trudnić. E, Józef z prostego, z prostego przekonania, no, że, że pada także w Ewangelii te słowa, prawda? Czy, czyż to nie jest syn Józefa cieśli, prawda? Przecież znamy go, znamy go, to jest jedna rzecz. A druga to jest także teksty Ojców Kościoła, czyli teksty mniej więcej 200, 300, 400 rok, nawiązują do jakiejś prastarej tradycji, właśnie patrzenia na Józefa jako na cieśle. Który, który nawet były takie piękne teksty, które powstawały, że był przechowywany kawałek z drzewa życia, ten z raju, który Józef e, e, także przygotowywał, i sam Jezus go później cioszał, i, i ten kawałek drzewa to był właśnie krzyż. Więc jakby, no jest to prastare, jest to, jest wiele świadectw leksykalnych, literackich, które by na to wskazywało, ale jestem w stanie obronić, nawet jeśli Józef i Jezus byli cieślami, to posługiwali się językiem rolnym, dlatego, że po pierwsze pochodzili z Galilei, a więc pochodzili z terenu rolniczego, szanowny panie Andrzeju. To jest Teren naprawdę kwitnący, tak, zielony. Bardzo żyzna Ziemia. Bardzo żyzna Ziemia. Zresztą Państwo, jak w pójdą. W przeciwieństwie do Judei. Do Judei, więc jak Państwo pójdą do biedronki, to w zimę najczęściej awokado dostaniemy z Izraela. No właśnie, z Galilei, czyli inne owoce, które, które, które są. Yy, więc. Yy, on budując, po, po, po pierwsze jest galilejczykiem, czyli, czyli funkcjonuje w świecie rolnym, no, a najczęściej buduje domy także rolnikom, więc z tego, co starałem się w tej swojej wypowiedzi yy, państwu przekazać, no to po prostu będąc wśród rolników, no, tego języka się nauczył. To są proste metafory, którymi się później posługuje. No, a Roman, Roman Bransztetter yy, yy, to jest twórca literacki, także posługuje się też pewnego rodzaju no, fikcją literacką, tak? Oczywiście zbudowaną na, na wiedzy, ale mamy tutaj do czynienia z, li, z literaturą. Dorota, dziękuję serdecznie za ofitującą wiele treści audycji. A to, że słucham Panów w pracy. Ups, na telefonie mam prośbę o podanie polecajek książkowych, coś chyba Eldredża. Więc tutaj napisałem Pani Doroto: dzikie serce, urzekająca, pełnia serca, podróż pragnień, takie, które przychodzą mi na myśl jako pierwsze, ale pierwsze, może coś dodasz jeszcze. No ja przede Tego wszystkim piszę. to Dzikie Serce, jeśli, mogę, ja, jeśli ma pani zacząć przygodę z, z Eldridge'em to Dzikie Serce i dzikie Urzekające. Serce, tak. To te dwie na pierwszym, miejscu, na pierwszym zdecydowanie. miejscu, zdecydowanie. I warto jest je przeczytać. Krzyżowo fajnie jest też mężowi albo partnerowi wręczyć na przykład Urzekającą, ale warto jest przeczytać dwie książki. One naprawdę no i dzikie Serce się. też warto mu polecić. Jak też najbardziej. Warto, warto. Ale to jest książka było... o mężczyznach dla mężczyzn, ale też i dla kobiet przy okazji, ale przede wszystkim dla mężczyzn. To prawda. Chociaż ja, ja lubię czytać te, te książki tak na, na krzyż, bo mam wrażenie, że często też te nasze dzikie serce jest niezauważane przez kobiety. I że ono jest po prostu dzikie, nieokrzesane, wołające, jednak takie pierwotne, takie, takie jeszcze z jaskini. To warto się tego dowiedzieć, dlaczego takie serce w nas bije. Bogumiła napisała. Wprawdzie dopiero włączyłam radio, ale chciałam się podzielić takim doświadczeniem. Kiedyś ktoś zrobił mi ogromną krzywdę i zadziałał niezgodnie z prawem. Miałam dużo żalu, mogłam się upominać o sprawiedliwość w sądach, nawet już miałam gotowe odpowiednie pisma, a później dopiero pojęłam, że nie tędy droga. Zaczęłam modlić się za daną osobę długo i wytrwale. A teraz, a wraz z modlitwą przyszła, przyszło przebaczenie. Jednym słowem, nie warto gromadzić w sobie niechęci, złości, żalu. Modlitwa jest siłą nad wszystkim. Piękne świadectwo. Piękne świadectwo, aleluja Byśmy a powiedzieli pewno. poza Wielkim Postem, ale ponieważ Wielki Post to chwała Pana. Nawiązując do tego, Szanowni Państwo, prastaro chrześcijanie nie chodzili do sądów. To było coś, co, co w starożytnym chrześcijaństwie, tym pierwotnym chrześcijaństwie nie mieściło się w głowie, żeby, żeby szukać się z tej sprawiedliwości prawnej. To była naprawdę wiara w takie prawdziwe przebaczenie, tak? czyli właśnie w ten dar, skoro mi Bóg przebaczył, no to ja nie mogę żywić z niewagi. Ja oczywiście nie chcę Państwa namawiać do tego, żeby no czasami są kwestie bardzo ważne i poważne, ale chcę pokazać tylko, że naprawdę Brak przebaczenia rujnuje nasze życie. Michał napisał Nasunął mi się w tym momencie obraz ukazany w dzielniczko św. Faustyny, w którym Bóg Ojciec spogląda na nas wszystkich e, z, przez pryzmat ran i ofiary Jezusa Chrystusa, bo bez tej wielkiej tajemnicy wcielenia, męki i zmartwychwstania nawet największe nasze starania na nic by się nie dały, nie zdały przez ogrom naszej grzeszności. Bardzo dziękujemy za tą myśl z też przyglądam się temu, temu, co napisał Andrzej. Przebaczenie jako oczyszczenie swojego serca z żalu do drugiego człowieka z powodu wyrządzonej nam krzywdy to łaska. A co z przebaczeniem werbalnym kierowanym do drugiego człowieka jako prośbą o zmianę jego złego postępowania wynikającego chociażby z narcystycznej natury? Ile razy przebaczać? Taka osoba tego nawet nie zrozumie, ani nie doceni, a nawet odbierze jako sposób na kontrolę drugiej osoby. Panie Andrzeju, no to pozwolę sobie tutaj, zanim Piotr jeszcze powie, dodać od siebie, że wielokrotnie podejmowaliśmy temat narcyzmu w światach, na światłach. Zawspomniano już chociażby Anną Czyżewską w cyklu Na Kozetce. Narcyzm jest zaburzeniem osobowości, który nie pozwala na wgląd w siebie, na autorefleksję. Więc jeżeli Pan pyta o to, ile razy wybaczać, jednocześnie daje Pan odpowiedź, że taka osoba nawet tego nie zrozumie ani nie doceni, no to na no to chyba nie ma innej odpowiedzi, jak rzeczywiście to, że, no, że jest po prostu potwornie ciężko przebaczyć, ale jeżeli trzymamy się tego, co dzisiaj mamy w tytule, czyli tych słów ojcze przebacz, im, bo nie wiedzą, co czynią. To on nie wie, co czyni. To on nie wie, co czyni po prostu. Dokładnie. No. On nie wie, co czyni. I tutaj, panie Andrzeju, ja rozumiem absolutnie, bo e, myślę, że w każdym z naszych domów są takie osobowości narcystyczne, które nas też niszczą i jest trudno żyć z takimi osobami. Może czasami sami od, odnajdujemy w sobie też takie pokłady. E, ale co chcę powiedzieć, że czasami przebaczenie, panie Andrzeju, może być takie, i to jest coś, co zapamiętałem bardzo, bardzo mi brakuje w ogóle księdza Piotra Pawlukiewicza. Jak Ciebie widzę, Pawle, to zawsze sobie mm, przypominam księdza Piotra. Jest mi, po prostu mi go jest brak. Jest mi brak jego kazań i, yy, i to była wielka postać. Ksiądz Piotr Pawłukiewicz, niech nam tam z nieba nam błogosławi. Yy, i ksiądz Piotr yy, bardzo często, kiedy padał temat przebaczenia, używał takiej metafory, na przykład zdrady, prawda? Kiedy nastąpiła zdrada. No i teraz no, te przebaczenie, no, nie może być takie, że ja teraz ja pójdę do tego kochanka, prawda? I wszystko powiem, wywrócę te małżeństwo kolejne do góry nogami. No są, są, są takie momenty, kiedy o te przebaczenie możemy coś prosić w konfesjonale Boga. Możemy prosić na modlitwie. Czyli, panie Andrzeju, może pan wylać po prostu swojego ducha przed Panem Bogiem i powiedzieć: Boże, zobacz, ja próbuję, ja rozmawiam, ale zobacz, on jest zamknięty. Poślij do Niego dobrych aniołów, poślij do Niego świętych, poślij do Niego dobrych ludzi, żeby On to zrozumiał. Ja nie chcę żywić wobec Niego e, żalu, nie chcę, nie chcę nosić tego braku przebaczenia, oddaję to Tobie. Chciałbym tutaj za księdzem Dolindo dodać, Jezu, Ty się tym zajmij, skoro Ty wziąłeś to wszystko na krzyż, e, no to weź także to. Zostawiam ci to. Przecież są też takie momenty. Ja miałem takie doświadczenie na poważnym etapie, też na swojego nawrócenia, kiedy no musiałem prosić o wybaczenie o, o osobę zmarłą. I, I po prostu czasami też można pójść na cmentarz, pomodlić się, pogadać, napisać list do takiej osoby, napisać list do samego siebie też można. No tak, ja już tutaj też dzieliłem się kiedyś z Państwem e, takimi doświadczeniami moimi, e, więc nie będę do tego wracał, ale Mariola napisała tutaj taką krótką myśl, która no, zamyka kwestię. Przebaczenie uzdrawia duszę i ciało. I to jest konkret. I to jest konkret. E, no, mam takie mniemanie, że autorka napisała to e, z doświadczenia, a nie jako teorię, jakąś formułkę, którą warto tutaj. Zamieścić, a my ją potraktujemy jako błędę um, dzisiejszego spotkania, chociaż Patryk tutaj napisał tak. Witam, ja straciłem brata i odszedłem od niego, bo nie wiem, dlaczego mój młodszy brat, y, jak ja mam w niego wierzyć, że jest, jak coś takiego zrobił. Nie wiem. Y, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, y, panie Patryku, bo y, no, składnia tego zdania nie pozwala mi tak jednoznacznie y, y, wywnioskować, ale rozumiem, że brat y, Coś zmarł zrobiłem, z, albo zmarł. E, no, no nie wiem, tutaj pewnie już trochę za mało czasu jest na to, by to wyjaśnić. W każdym razie e, czuję, że za tym wpisem stoi, stoi jakiś duży dramat. E, Panie, Panie Patryku, Patryku. Oddać to Panu Jezusowi. Oddać to Panu modlitwa, Jezusowi. Modlitwa. modlitwa Wielki postęp, Wylanie jest. także tej złości, którą mamy. Nie bójmy się też Panu Jezusowi o tym powiedzieć. Właśnie, że, że nie umiem, Panie Jezu. Te, jak patrzę na Ciebie na krzyżu, to, to po prostu ja nie umiem tak. Naucz mnie tego, poprowadź mnie. Ja chcę zostawić Tobie te moje złe emocje, złe uczucia, które, które nie pozwalają mi przeżyć. Chcę zostawić to twoje, te moje obrazy, które mam o swoich wrogach nie chcę tak o nich myśleć zabierz to ode mnie uświęć to przemień to niech twoja krew to obmyje to jest dobra wielkopostna modlitwa tak jak tutaj napisał jeden ze słuchaczy prowadzący rekolekcje jest w dobrej formie Zaraz muszę to znaleźć sekundę, sekundę, bo bardzo dziękuję. Zdaje mi się, <laughs> że dziękuję. to gdzieś uciekło mi tutaj. Czasami Facebook w tych wszystkich algorytmach swoich tak porozrzuca te wpisy, że one w jednym miejscu są przez chwilę, a potem nagle zmieniają położenie i są gdzie indziej. O, tak, proszę bardzo, to Przemek nam się Gość na tych świateł. W formie po prostu miło się słucha. Pierwsze słowo Jezusa ojcze uświadamia, że wszyscy będąc dziećmi Bożymy, Bożymi, tak samo mamy ojca w niebie, który nad nami, i nad wszystkim czuwa, tak samo jak w życiu Jezusa. To jest bardzo pocieszające. Bardzo, i chciałbym się uchwycić, jeśli mogę, jakąś puentę, jeszcze na koniec tego naszego spotkania rekolekcyjnego. Taki obraz, który bardzo często mam jako tata. Kiedy tam coś Tobiaszek czy Saruniana rozrabiają i nie mają już wiele do powiedzenia w sensie um, tłumaczenia się, to jest taki moment, kiedy widzę łzy i takie mocne przytulenie Tobiasza czy Sary do mnie. I, my ta, i to jest też taki obraz, żeby czasami też tak powinniśmy podejść do Jezusa, po prostu się do Niego. Przytulić, na modlitwie, powiedzieć: Nie rozumiem, jest mi ciężko, oddaję to Tobie, Tatusiu. Ojcze, ojcze, Tatusiu, weź to, po prostu pobyć w tych ramionach Ojca. I powiedzieć: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jak to zapisał święty Łukasz, ewangelista, w swojej Ewangelii w rozdziale 23, wersie 34. Te słowa rozważaliśmy dzisiaj w pierwszym odcinku Cośrodowych wielkopostnych rekolekcji nocnych świateł zatytułowanych Siedem słów Jezusa z Krzyża. Zapraszamy Państwa nie tylko. W środę Wielkiego Postu, kiedy będziemy kontynu kontynuować te rekolekcje aż do środy, Wielkiej Środy, ale każdego wieczora, kiedy są nas na światła, czyli od poniedziałku do czwartku. A dzisiaj był z nami prowadzący te rekolekcję. teolog, biblista, wykładowca akademicki związany z Kolegium Civitas, z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości i Kolegium Humanum, profesor Piotr Kosiak. Piotrze, gorące, serdeczne podziękowania. Bardzo, bardzo dziękuję przede wszystkim Tobie, Pawle, i Państwu za te. Piękne komentarze, świadectwa, e, i żyjmy przez ten tydzień tym, tym słowem e, o przebaczeniu. Niech to będzie ten pierwszy tydzień wielkiego po prostu takim właśnie życiem z przebaczeniem. E, a najlepszym przebaczeniem jest po prostu doświadczenie przebaczenia w konfesjonale. Tego życzę sobie i Państwu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, dziękuję Państwu, dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas i za wszystko, czym się Państwo podzieliliście na Facebooku, na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry, gdzie znajduje się forum wymiany myśli dla świetlików podczas trwania programu Nocne Światła, które to od poniedziałku do czwartku pojawiają się na antenie Radia Plus. Tuż po i trwają dwie godziny. Czasami z lekkim bonusem, tak jak to dzisiaj. Także um, liczę na wybaczenie od Państwa za ten bonus 10-minutowy, który właśnie pojawił się na zegarze. Zapraszam do słuchania nas przez radio w całym kraju. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus na całym świecie przez internet ze strony RadioPlus.pl, a w czwartkowy wieczór zapraszam do. Kolejnego wydania, w którym będziemy przyglądać się pułapkom myślenia. Dlaczego coś kupujemy i podejmujemy nieraz złe decyzje. Gościem jutrzejszego wydania będzie Paweł Jaczewski, menadżer w wydawnictwie MT Business. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.